gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Jakiegoś starego Słowaka. Dobry wieczór Państwu, Kowal. Kowala dawno nie było i nie wie, że kamera jest tu i tu i ciężko jest. Nie może przysypiać w studiu. Tak. Witam Państwa na zebraniu ludzi dobrej woli. Dzisiaj zbieramy pieniądze, ponieważ Kowal chce jechać na grzyby. Na co? Na grzyby. W zimę? Tak. Nie. Właśnie do tego spełniamy twoje marzenia i zbieramy pieniądze. I jak będzie dużo pieniędzy, to ci zrobię taką szklarnię pod grodziskiem. Z czym? Z grzybami i będziesz chodził. Nie, to musi być las, to musi być wrzesień i październik, tylko wtedy. Dobra, to nie zbieramy. Cześć. Nie grzyby. A co? Teraz to możesz najwyżej tam gdzieś w korytarzu zobaczyć. Może coś na ścianie wyrosło. Nie wyrosło. Nie. Mamy klimatyzację. Ale nie mówię tu w redakcji, tylko mówię tam na korytarzu, przy windach, bo tam chłodem wali, to za chwilę powstanie coś, wiesz? Nie? Nie, no nie mów tak. Wszystko będzie dobrze, Kowal. Dobra. Tak naprawdę zbieramy na dzisiaj, na ferie dla zimowego Słowaka. Starego Słowaka. Na zimowe ferie. Zimowy on też jest. I będzie, co można robić teraz w ferie, jak nic nie można robić? Na sankach można jeździć. Tak, i będzie wyciąg i ustawimy tam kapliczkę jakąś i będzie można do tej kapliczki się zbliżyć. Dobrze? Dobrze. Dobrze. Wojtek Kowalczyk jest z nami. Dobry wieczór. Cieszysz się? Tak, bo wylazłem z domu. Fajnie. I lubię tą pogodę, wiesz, taka mroźna. Jezus, spadł mi ten. Się. Janek Mazurek jest z nami. Dobry wieczór. I Jakub Białek. Dobry wieczór. I Mateusz Lukuszewski. Dobry wieczór. Tak was dawno nie widziałem, że zapomniałem, jak się nazywacie. Stęskniłeś się z nami? Tak. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę robimy donaty. Dzisiaj naprawdę możecie wygrać super rzeczy. W ogóle pieprzyć to. Jesteście zjarani? Otóż tak. Ja klasycznie jestem. Dobra. Mazurek i Białek są zjarani. Tak jak wszyscy prosiliście o to. Można dzisiaj są donaty. To jest profesjonalizm. Tak jak Maleńczuk kiedyś opowiadał w wywiadzie, że ludzie od niego oczekują, żeby jak już wychodzi na scenę, to żeby był trochę dziabnięty, no to w ramach swego etosu pracy musi to zrobić. Tak samo my. No, wszystko dla was. Nie ma przeproś. My się też staramy być zawsze dziabnięci. Chociaż nie zawsze wychodzi. Ale się staramy. Dzisiaj są donaty i można wygrać fantastyczne rzeczy. Przede wszystkim dla pierwszych 5 miejsc jest do wylicytowania taki oto kalendarz. Proszę pokazać. Wybitny kalendarz. Jest to, to Wojciech Kowalczyk w różne pory roku. Ja sobie tak wymyśliłem, że im jest cieplej, tym Wojciech Kowalczyk jest bardziej zadowolony. A im jest zimniej, tym jest smutny. A jaki jest styczniowy Wojciech Kowalczyk, żeby zaprezentować? Jak ja to zobaczyłem u ciebie na Twitterze, to od razu padłem. Styczniowy Wojciech Kowalczyk jest taki. I powiem ci, to tak odpowiada do tego stycznia. Wiesz, w domu przy tej temperaturce powiem ci... Wszystko, co ma, to złe myśli i pali szluga. Ale już na przykład Kowalczyk... Kowalczyk marcowy. Na przykład co innego robić? Jak mi się oglądał przed chwileczką mecz, wielki mecz Liverpool, Manchester United, gdzie do przerwy żaden nie potrafił kopnąć światło bramki. Taki paździerz mecz, że lepiej nie mówić. To trzeba palić. Kowalczyk też postawiłeś, że obie strzelą. Nie. Ja w Anglii już się odzwyczaiłem od 4 miesięcy, tam w piłkę nie potrafią grać i nie strzelają bramek. Nie gram tych meczów, bo oni są nieprzytomni. Czy po pierwsze, czy ten kalendarz jest do wygrania też dla nas dzisiaj? Nie. Czyli nie ma co się starać. Po drugie, czy są tam zaznaczone ważne daty z życia Kowala? Wszystkie są ważne daty z życia Kowala. Czy na czerwono? Urodziny. Marcowy Wojciech Kowalczyk jest taki figlarz.
Zobaczcie, trochę w marcu, jak w garncu, już można troszeczkę pyk, 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 troszeczkę coś na grillik rozpalić i już taki jest. Poza tym, 20 marca Kowal ma dwie Sampdori. Ja, ale widziałem to, no. Tak? Tak. Maurycego i Klaudię wtedy. Mhm, ale... I wtedy są też moje urodziny. Ty, ale ty naprawdę musiałeś się nudzić, żeby wpaść na taki pomysł. Człowieku, mi już odpierdala w domu. Ale trzeba odważnie... Tutaj jest green screen, nie wiem, gdzie widać, ale w czerwcu jest zielony normalnie. I w czerwcu właśnie Kowalczyk jest taki już, no widzicie, zawadiaka. Okularki i wszystko fajnie. Trzeba odważnie licytować, bo za 2 miesiące będzie w Biedronce do książki Jerzego Brzęczka z Małgorzatą Domagalik dokładane, żeby podwyższyć sprzedaż. I to są białe kruki, to 5 kalendarzy, więcej nie będzie. Każdy może sobie taki zrobić, ale nie będzie więcej. A to będą kalendarze z podpisem Kowala? Październik. Właśnie zaraz powiem. Październik jest mój ulubiony. To jest Matka Boska Kowalowa. Mój Kowal już jest taki, że wie, co go czeka. Już wie, że będzie zimno zaraz, ale grzyby, no i Kowal się cieszy. I ostatni Kowal, który wam pokażę, to jest Kowal, wyobraźcie sobie, grudniowy. Bo tak się kończy rok w grudniu, przynajmniej w tym kalendarzu. Wojciech Kowal grudniowy to już upadł. Droga krzyżowa Kowala się kończy, Wojciech Kowalczyk już upada w grudniu, już wie, że skończył się rok. To jest radość po golu. Bardzo dziwna radość po golu w takim... Słuchaj, no taka wiesz. No. W takim układzie. No i co? Nie można wszystkiego naśladować. I takich kalendarzów mamy do wygrania 5. I wedle życzenia naszych donatorów będziecie albo mogli dostać z podpisami naszymi, albo tylko Kowala, albo w ogóle bez Kowala, tylko mój na przykład, albo tylko Rokiego. Albo... Myślę, że każdy weźmie tylko twój. Ja tak czuję też. Już jest tylko 5 i jednego rozjebałem. Nie, bo tu. To jest egzemplarz taki promocyjny. To jest 6. To jest dla mnie. Nie no, jeszcze wiecie, jeszcze idą. Także... 5 pierwszych miejsc zostaje kalendarz, ale oprócz tego, w ogóle możemy pokazać tę belkę już. Będziemy mieli belkę. Ona jest trochę upierdliwa, ale no musi być. No musi być belka. Takie są zasady, takie są obostrzenia. Gdzie na podłogę ten kalendarz? A gdzie? No połóż na stół. Dobra, masz. Ty już taki nie bądź delikatny. Twardy bądź, jak Roman Bratny. Chciałeś mnie podeptać? Tak. Pamiętam, że robiłem kiedyś wycieraczki z Anią. I mamy już 450 złotych. Gdzie ta belka jest? Patrz, ty nie będziesz widział. A, nie będę. A, to jest taka... To jest taka magia. Nie A będziesz czat widział. Będzie widział? Tak, czat będzie widział. 450 złotych już jest wpłacone. Prowadzi Mucha, który wpłacił 50. Wow. Drugi jest Kamil, 20. A trzeci... A to kurde. To nie nasza zbiórka. Jest tak. Co? To nie nasza zbiórka. Nie. 469 zł jest, wyobraźcie sobie, mili państwo. I prowadzi jednak Grześ z workiem, który ma 200. Drugi jest Mucha, który ma 50. Trzeci jest Obważan, który ma 35. A czwarty jest Zbigniew Bonie, który ma 21. No, było ze strony pana prezesa. Dziękuję, panie prezesie. Jest też Zuzanna Caputowa, 1993. I wyobraźcie sobie, że 10. miejsce, a nie, już spadł. A takie dość znane nazwisko też było. Włoskie? Włoskie. Nie chodzi o Francesco, to ty. Nie. I wyobraźcie sobie dodatkowo, mili państwo, że za pierwsze miejsce jeszcze można wygrać udział w quizie tym, który jest tutaj. I który jest ale dzisiaj. Nie teraz. I który jest dzisiaj. I można też wygrać... No w tym dzisiejszym już nie. Nie, bo już nie zdążycie. Tym bardziej, że licytacja trwa do piątku, który jest... Za kilka dni. Za tydzień, prawie. Za 5 dni może, 6. To jest... Od dziś. Tak. I koszulkę KTS-u, to jest pierwsze miejsce. To macie zresztą napisane na dole. Drugie miejsce to kalendarz plus udział w quizie, a trzecie miejsce to kalendarz i koszulka KTS-u. Czwarty i piąty kalendarz, tak? Wiesz, że czwarty i piąty ma. Czwarty i piąty jeszcze kalendarz, tak jest. No, chciałem sobie zobaczyć belkę. Rzeczywiście ona w mój jest. Jest belka. Sprawdzasz, Pawła. Dobrze. Trzeba Pawła sprawdzać, bo ostatnio się na tym przejechałem, że nie sprawdzałem do końca. Ja mam tylko prośbę do Damiana, żeby spróbował albo odświeżyć ten pasek, który jedzie na dole, albo go wyłączyć, bo tutaj są różnice topu między jednym a drugim.
Chyba, że ja po prostu mam opóźnione względem wideo, co też jest możliwe. Ale już mamy 500-600 zł prawie. Także będzie na różne takie przyjemności. Fajnie jest? Nie chodzi o nagrody, chodzi o tego biednego starego sowaka, który nie ma co robić te ferie, bo chcę mu zapewnić, żeby chociaż, nie wiem, gdzieś pojechał do jakichś ciepłych krajów, tam w Hiszpanii jakieś fajne miejsca, pewnie to poleci. Poza tym musicie wiedzieć jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że Paweł ma nowy tatuaż i zrobił go sobie na kredyt, także tak. Trzeba go spłacić. Druga rzecz jest taka, że Paweł grał w karne z Gabi i przegrał trochę pieniędzy. Tak. Wygrałem 100 zł. No, coś tutaj nasrał. Się klei. No. No i się przykleiłem, kuźwa. A to jest moja wina? Ty jesteś odpowiedzialny. Ścierka jakąś, bo przecież tutaj jest... Gabi wysyła takie rzeczy, wyciera takie rzeczy, nie ja. To już nie zwalaj na Gabi, co? Już mamy prawie 1000 zł. Trochę mnie wkurza, że ten pasek tak dziwnie działa, ale testujemy nowego prawda, dysponenta tych, jak to się mówi, donate'ów. Na razie ten test jest taki sobie, ale pieniądze idą. Zrobiłem to sam, a wcześniej mi pomagał nasz specjalista od donate'ów, a ja jestem trochę głupi. Więc ja myślę, że, bo widzę, że pasek, który mówi, ile jest kasy, idzie dobrze, to może na razie skasujmy pasek, który pokazuje, kto jest pierwszy. Ja będę to mówił na bieżąco, bo ja to widzę, a tutaj coś się robi bajzel. Więc proponuję Damianowi, żeby wyłączył, a tymczasem zobaczmy kategorię. Już 900 zł, słuchajcie. Kategorie są takie, czułko i oczywiście ciąg logiczny, 1:1, jaka to melodia, czyli oczywiście super. Marcin Najman, apostrof, bez przypadek, to nie nic nowego. Odwrócone wojaże, rybusy, wojaże, piłkarz, aktor, piosenkarz czy docent. Jest nowa kategoria. Tak, jest nowa kategoria. Tymczasem 922. Z docentem, czy która jest nowa? Ja znam tylko jednego docenta, także docenta deptułę z klanu. Okay. To myślę, że on tu będzie. Na pewno będziesz pał się. Mamy nowego lidera, Maciej Porada, 250 zł. Brawo. Także on na razie ma rzeczy, które można wygrać. Wybiera roki, bo wygrał ostatnio. Nie jest żadnym sensacją. To prawda. A jest jakaś nagroda dla nas, czy nie? Jest bilet wstępu do quizu, który będzie takim super quizem. Takim spotkaniem najlepszych z najlepszych. Czyli to są eliminacje. Tak. A zrobimy kiedyś ten quiz, gdzie będę taki przegrywy? Quiz skompromitowanych. Tak, w planach quiz skompromitowanych. Już na pewno Damian Smyk będzie. No dobrze. Jakub Olkiewicz. Z automatu. Jeszcze nie wiem, kto się skompromituje. No ty będziesz jako uczestnik, bo ostatnio jak nas podliczył, kolega, który nas podlicza. Tak, to Paweł był ostatni. Tak. No to ktoś to musi prowadzić. To twoje, no ja będę prowadził, bo ja się rzadko kompromitowałem. Twoje cyferki nie wyglądały zbyt dobrze, trzeba powiedzieć. Panie, nie obrażaj pan, dobre? Dobre. Dobre? Dobre, to wybieram. Damian, ja ci jeszcze raz wyślę link do tego rankingu top 10, a tymczasem niech Mateusz Rokuszewski wyśle nam kategorię w kosmos. Dobra, to weźmiemy Marcina Najmana, bo tak stoi i marznie. Proszę bardzo. Kurtkę ma przecież. To dla wszystkich, tak? A niedługo ta kurtka tu będzie już naprzeciwko w kanale sportowym. Pułapka. To jest dla wszystkich, tak? Tak, to jest dla wszystkich, ale musicie... licytować. Musicie jakby licytować... Dwa. W ciemno. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Sześć po raz pierwszy. Siedem. Osiem. To już siedem, osiem? Sam siebie przebiłeś? Pułapkę, czyli nie, bo Janek powiedział siedem. On jest zjarany, zobacz. Ale pułapki trzeba bać. To jest osiem masz, tak? No, może masz, wiesz, wymień osiu Polaków. Dziewięć. Albo wymień dziewięciu Polaków. Tak. No to już problem się zaczyna robić. Wymień dni tygodnia. Za dużo. Dziesięć. Paweł ma za dużo czasu teraz na głupot, wymyślanie głupot, to coś mi się wydaje, że to nie bardzo mało czasu. To nie będzie tutaj Polaków stu. Ja jestem zabiegany. Jak? Po knajpach nie chodzisz, bo nie możesz. Nigdy nie chodziłem. Ja nie ufam w te pułapki. Ja pasuję. Dziewięć jest? Dziesięć powiedziałem. Dziesięć po raz pierwszy. Tymczasem 1500 już jest na donate'ach, prowadzi Grześ z workiem, który wpłacił 700 zł. Brawo, Grzesiu. Brawo. Czwarte miejsce. Nie powiem. Powiedz. Czwarte miejsce Marco Gaccio. Miło nam. Marco.
Ale ekstraklasowy poeta właśnie wpłacił 150 zł. Bardzo fajnie. Coś w ogóle ludzie nie zbiednieją na tej pandemii. No właśnie, no, oszczędzają. Dobra, 9 po raz pierwszy, 10 po raz pierwszy, po raz drugi. Tylko tobie zawsze brakuje, nawet jak 3 miesiące knajpy pozamykano. Mi nie brakuje. No nie każdy sobie robi tatuaże za 2000. Po raz trzeci sprzedane, żeby nie było jak najwięcej. Dni tygodnia pewnie. Jak najwięcej zawodników z kadry Czech Euro 2004. Ojej, 10. Dobra. Czekaj, nastawię ci stoper, dobra? Pułapka. Dobre? Dobre. Dobry. Kadra Czech 2004. Iwio. Milan Baroš. Jan Koller. Wladimir Smicer. Karel Poborski. No był, skrzydło wyprawy. Tak. Tomasz Rosicki. Nedveda mówiłem. Nie. Paweł Nedved. Petr Czech. Tomasz Ujfalusi. Marek Jankulowski. Ilu mam? Dziewięciu jeszcze, Petr. A ja jest. Jeszcze jeden, o Boże. Jeszcze jeden, Czech jakiś. No i na tym jednym się chyba przejadę. 25 sekund. Ci dodałem trochę. Za to, że ci zabrałem. Pozycjami pewnie trzeba myśleć. Smutna cisza. Dobra, czy był taki gość jak Zdenek Grygera? Drugie to 25 sekund. Czy mi się coś uwaliło? Dobrze, jest. Zaliczam. Minuta 8 dokładnie, więc można to uznać, ponieważ sprawdzałem ci długo Jankulowskiego bodaj, tak? Plus 2, bo to za 2. No ale to już tak w ślizgiem wjechałem na wślizgu. Koniec, bo już, tak. Jesteś geniuszem w ślizgu. Kojarzyłem tego Grygera, że jesteś gdzieś tam grał w Czechach, ale w Juventusie chyba grał nawet. Kompletnie jesteś pamiętam, naszym to... Mariuszem Pawelcem. Tak. Super zdjęcie Majenek Mazurek. Tak. Jest zjarany na nim. No ja też trochę tak. Chociaż Rocky najbardziej wygląda na zjaranego na tym. Musimy zmienić te zdjęcia. Musimy. Ja mam 12 takich odpowiednich, a ty ten. Ja cały czas mam tam jedno i to samo. Jak Damian z tym? Jezus, Damian prosty chłop wysłał właśnie 500 zł. No to nie taki prosty. I to jest drugie miejsce zaraz za gościem, który się nazywa Grześ z workiem. Grześ z workiem 700, Damian prosty chłop 500, trzeci jest Maciej Porada 250, a my przekroczyliśmy 2000 zł, a dopiero 10 minut właściwie. To jest wow. Grześ z workiem kasy. Nie, to... Działa? Nie działa. To jest gówno. To jest ten szedł Grześ przez wieś? Tak. Worek piasku niesie? Tak, Grześ z workiem. No, to Kuba wyznaczasz. To ja poproszę o odwrócone wojaże dla Janka Mazurka. Odwrócone wojaże? Czemu się śmiejesz? Jan Mazurek. Amika Wronki, Lech Poznań, Korony Kielce, Odra Wodzisław. To jest Śląsk? Śląski. Bo to jest Odra Wodzisław. I Zagłębie Lubin. Kewronki, Lech Poznań, Korona Kielce, Odra Wodzisław, Śląski, Zagłębie Lubin. Czekajcie, Śląski to jest Śląsk, Wrocław i... Odra Wodzisław, Śląski, to jest jeden klub. Odra Wodzisław, Śląski. A Wodzisław, Śląski. A, jest dobra, ten... dobra, bo... Taka miejscowość. Ale ty jesteś upizgany. Ale... To jest jeden klub. Ale ja mam... Pomiędzy Koroną Kielce... Mam wodę wzroku i nie widzę tego, wiesz? Tak, tak. Pomiędzy Koroną Kielce a Zagłębie Lubin jest jeden klub. Odra Wodzisław, Śląski. Ta woda wzroku to spizgane oczy. I jak Mateusz Borek ma ten problem, to sobie zakłada okulary i tych sobie po profesorsku podwija, a nie mam okularów. Dobra, Amika Wronki, Lech Poznań, Korona Kielce. A czemu tak lubisz dać w płuco? Jezu. Wiesz, że to jakby... Bo Zagłębie Lubin. Ja zanim nasz spizgany kolega się zastanawia, to powiem, że w opisie tego filmu macie link do donate'ów. paymedia.pl, hashtag Liga Minus. Nie no Janek, jak tego nie będziesz wiedział, to dyscyplinarka na pewno. Ale to nie jest takie proste. Trzeba mieć zwoje mózgowe. Zatelnie jarać. No. Bo to jest, chodzi o, w tej kategorii o to, że to jest obcokrajowiec, który przyjechał do Polski. Tak. Tak? Okay. Nie, chodzi o Polaka, który wyjechał za granicę i grał w Amice. No ładnie jesteś. Spokojnie. Zrobiony. A to nie jest takie proste.
proste, proszę pozorom, bo to trzeba kojarzyć takie rzeczy. Powiem ci, że odkąd istnieje ta kategoria odwrócone wojaże, to jest jeden z najprostszych tych. Tak? No, to jest super podpowiedź. Jeszcze mnie zestresowałeś dodatkowo. Nie przejmuj się, ja nie wiem. Musiałbyś sobie po prostu... Ja wiem, że nie wiem, bo to że Roki wie, to tak. Paweł nie wiedział tego, to nie sprawdził. Ale to po co patrzysz na... Kowal nie wie, Białek nie wie. To najpierw sobie sprawdź, najprościej będzie, jak sobie sprawdzisz w głowie obcokrajowców z Lecha Poznań i później, którzy poszli sobie do Korony Kielca. No prosto. Bo to jest tak po kolei, tak? Just like that. No, to jest super. No... Zaraz ci będę liczył. Czas. Tak. Bo to jest kategoria, która wymaga kultury pewnej. Dobrze, osobistej. Cóż. Dobra, ale coś mi się już zaczyna kojarzyć. Tak? Tak. Lech Poznań. Najważniejsze. Lech Poznań. Jezu, a mam się takie piękne te wokalizy. Będziemy razem śpiewać, będziemy razem płakać. Mhm. Bo chciałem powiedzieć, że... A nie, są to już kolędy, tak? Nie, to są... Wpisałem znane polskie piosenki i w Google i... Bo czasem mam takie zaćmienie, że nie wiem, jaka jest polska piosenka znana. Muszę wam powiedzieć, że my jako Paweł Patchell Incorporations S.A. zainwestowaliśmy, bo ciebie nie było, wersję premium programu do Autotune'a. Kosztuje mnie to 20 zł miesięcznie, więc tym bardziej zachęcam do donate'ów. W Koronie grał na pewno. W Zagłębiu grał na pewno. Piechna to jest. Micański. Brawo! Brawo! Już tak to... wyciągnął, nie wiadomo skąd. Na teraz jest tylko lepiej. A to nie były chronologicznie te kluby? Były. No, ale jak się powtarza, to nie ma go drugi raz. Ja na przykład nie pamiętałem, że grałem w Amice. A potem w Zagłębie na końcu? Ale... Tak, grałem w Zagłębiu na pewno, ale... Aha. Nie ma drugi raz to nie był, tego nie klubu. Był ostatnim klubem jego Korona, nie było? Tak, ale nie ma go drugi raz wtedy. No bo jak wymieniasz Zagłębie, ten też spizgany. Aha, ale ja nie jestem spizgany, ja zgadłem. No. Dobra, nie ważne. Jezu. Dobra, teraz ja. Więc wokaliza, zaczynamy to mocno. To dla wszystkich. Wokaliza dla wszystkich? To dobrze, a no nie, to weźmiemy dla kogoś. Kurde, konkretnie. Zapomniałem jednej rzeczy, ale dobra, dam radę. Kto ma portfel? No mam. A masz tam 9 monet? Nie wiem. No czekaj, bo my w coś gramy teraz, czy co? Tak, ale będziemy grali, bo zapomniałem jednej rzeczy. Daj portfel, daj hajs. 9 monet też? Tak. A mogą być żółtki? Mogą właśnie najlepiej. No to do wokalizy? Nie, no nie do wokalizy, ale mi się potem przyda. Bo ja ale muszę policzyć, bo ty... Adam Debeściak, 5 zł. Jesteś Debeściak. Masz żółtków, zobacz, ja mam tutaj. Dobra, wokalizy poproszę. Ile chciałeś? Nie, już mam. Ile masz tam? 3, 6, 7, 8, 9. Nie, to masz żółte. Co mi żałujesz, że srebrny? Kowal przegrał gdzieś w Bukmacherce, co sobie cały czas patrzy i musi nie, dobrać najmniejsze pytanie. Patrzę, czy ten. I Messi gra. Dobra. Może się dzisiaj uda coś wygrać w końcu w Barcelonie. wybierasz. Wokaliza? Tak, wokaliza. To po pierwsza wokaliza. Nie mogę miłej, nie będę mi obojętne. Nie będę, nie będę na to jest polski hit, czy zagraniczny? Polski. Jej. Ja tam zrozumiałem na początku, jak znaczy tam... Nie mogę. Nie mogę, tak. Bo już tak nie mogę, ale tak mi się zastanawiałem się. Nie mogę cię zapomnieć. Potem poszedłem w ten, mówię, nie mogę się zesrać i tak wyjąłem. No nie! To chyba ja tak cygan pisał. Dobra, dawać, Bisa. Bisa. Agnieszka Osiecka. Juli? Nie mogę miłej, nie będę mi obudzić chcę się wreszcie, lecz nie jestem pewna, czy też chcesz. Virgin dwie bajki, oczywiście, że tak. Jedna z prostszych wokali. To ta Kowala wersja była lepsza. Tego. Jaka była? Nie mogę się zesrać. A to, bo to patrzył, jak się ten, to nagrywał to. Dlatego usłyszeliśmy, to nie mogę. Proszę mnie nie obrażać cały czas, bo ja tu się przychodzę, staram, żeby wam było przyjemnie.
Wy mnie obrażacie. Kuba plus jeden. I zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja. Będzie naprawdę fajnie do góry poszedł. Obiecujący. Mhm. Obiecujący początek, dobry start. Ale będzie super porażka twoja. Lepiej jest na początku, tym gorzej na końcu. Niestety. Kowal, myślę, że chciałbym zobaczyć, jak sprawdzisz się w czułku. Ekstra, i znowu pewnie logiczny wybór. Tak. Czułko jest ciągiem logicznym. ja znowu pierwszy. Tego się obawiałem. To już mogę pomyśleć. Ale ten ciąg logiczny wcale nie pomaga, Kowal. Wręcz no ale wiesz, zawsze utrudnia. Ciągiem logicznym. Damian, wysłałem wam grafikę, która będzie mi potem potrzebna, więc jakbyście mogli, to siebie ściągnijcie. Możesz się już odwrócić, przyjacielu. I możesz rozpocząć swoje show. Tutaj co, i co teraz, jak się nic nie dzieje w piłce? No co tu mogłeś... No dobrze. Jak się nic nie dzieje? Nic się nie dzieje, bo to jak wymyśliłeś jakiś... Znaczy dzieje się w zagranicznej, ale ty pewnie wziąłeś coś... No dobra, to zacznijmy, czy to jest... to jest piłkarz polski? Nie. O, dobra, poszliśmy. To nie jest polski piłkarz. Tymczasem mamy już 2,5 tysiąca. Wow. Dwa i ćwierć tysiąca. Wow. Przepraszam. Mamy dokładnie 2233 zł. Cały czas prowadzi Grześ z workiem 700. Damian Prosty Chłop 500. Maciej Porada 250. Nie, to nie jest polski piłkarz. Czy to jest osoba, która gdzieś zarządza w polskim klubie? Nie. Dobra, to już. Paczul to pijak właśnie wrzucał 5 zł. To nie jest prawda. Dwa. No dobrze, jak nie jest to Polak. Znaczy polski piłkarz, sorry. Dobra, czy to jest ogólnie Polak? Piłkarz. Tak. Aha, no dobrze. Czad wie. No. Tak, no tak, poważnie? Bo jest na żywo. To wszyscy wiecie, poza mną. Dobry piłkarz. Tak? Nie przesadzaj. Nie no, nie. No świetnie. Mogę ci powiedzieć, mogę ci podpowiedzieć. Czy to jest piłkarz z Ameryki Południowej? To jest strzał. Paweł, teraz mapa. Muszę sprawdzić. No przecież on... Nie. Cztery pytania już były, tak? Mogę ci powiedzieć, że ma 188 cm wzrostu. Nie, to wiesz. 70 kg. Czy ten piłkarz... Nie no, to będzie za proste. No, bo wtedy już bym znał odpowiedź, ale to może się przydać. Czy ten piłkarz kiedyś zdobył złotą piłkę? Tak! No nie, ale był blisko. W swoim kraju mógł zdobyć jakoś tam. Nie. Pięć. Aha, bo ja troszeczkę innym tym. Dobrze, czy to jest piłkarz? Czy zdobył nagrodę FIFA? Nie. To jest, szóste będzie, czy to jest... Wojciech Stawowy. Nie, no, to jest zagraniczny piłkarz grający w Polsce. Kiedyś grał. Sześć. No dobra, jak nie polski piłkarz, to nie będę tutaj... Sześć. Mhm. Ostatnie pytanie, muszę strzelać. Mhm. Czy aktualnie gra w piłkę nożną? Tak. Kurwa. Gdyby nie grał, to... Zawęziłeś. To byłoby łatwo. No dobra, Dani Quintana. Ale nie tak daleko. Damian, wysłałem ci jeszcze jeden link na Messenger. Sprawdź może ten. Co to był? Edwards Wiśniakows. No, czyli pewnie będzie coś z ciągiem logicznym ze wsią, może z Edwardem, coś takiego, zobaczymy. Albo z wiśnią. Albo z wiśnią, będzie Wiśniewski, tak. Wiśniewski, jeszcze jeden Wiśniewski. No, Gierek będzie później. Wiśniewski, Wiśniewski. Gierek. Gierek? Edward Gierek. Edward Gierek. Aha, bo Edward. Okay. Pewnie jakiś Wiśniak, który też tam gdzieś gra. Albo Edward Miszczek może jeszcze. No dobra. Dobra, ja zaryzykuję na siebie czułko. Proszę bardzo. O, myślę, że ten ciąg logiczny, znasz, co, jestem w stanie ciąg logiczny odgadnąć. Albo się grubo przejadę. Dziękuję. Albo odjadę punktami, jak Legia nie będzie miała odjechać. Dziękujemy. Za hajs kucharów.
czy ta osoba nazywa się Wiśniewski? Tak. Co, no gość, pierwsze mamy, pytanie, wszystko mamy, wie. Czy nazywa... czy jest związana w jakiś sposób z Górnikiem Zabrze? Nie. Czy jest związana z Lechią Gdańsk? Nie. No to mi... To zaraz, no to odpadło mi... Kowal 93, Przemysła, wysyłać 6-15. Piotr i Jacek mi odpadł. Czy to artysta? Tak. Czy jest... Mam jeszcze jakieś... Te? Ja, masz piąte jeszcze, no i może za trzy. Piąte i dopiero mogę za trzy, tak? No bo jeszcze nie możesz. Masz. Czy jego symbolem charakterystycznym są czerwone włosy? Tak. No to za trzy, Michał Wiśniewski. Tak. Brawo. And he scores! Kłamasz 16 punktów. No, ładnie, ładnie. No i tak przegrał, także robiłeś nie musicie się... z Michałem Wiśniewskim wywiad, Kuba, prawda? To prawda, później przysłał... To w tytule było napisane, że codziennie pił 0,7 wódki. Teraz, możesz, teraz tak. Możesz iść w teczułku i pojedziesz już do końca, ale będziesz o 30. A nie, bo teraz coś może zamieszać. Tak. Potem przyszło wezwanie do sądu, do redakcji. Ale chyba że... nic ostatecznie z tego nie wyszło, nie? Nie, bo Michał Wiśniewski miał takie działanie, że jego adwokat wysyłał pozwy tak hurtowo do wszystkich redakcji, które przeprowadzały z nim wywiady, a nasz wywiad sam rzucał na Facebooka, mówił, tam napisał, że dawno nie udzielałem takiego szczerego wywiadu, czy coś w tym stylu, a w tym piśmie było tak zawarte takie piękne zdanie, bo obrażał tam papieża, albo mówił jakieś przekleństwa w kontekście papieża. I ten adwokat napisał, mój klient nie udzielał portalowi Weszło nigdy żadnego wywiadu, a zwłaszcza nie powiedział tego. I tam Jan Paweł mówi coś, nie wiem, o co tu chodzi. Że jak nigdy z nami nie gadał, no to jak wiem, zwłaszcza czegoś nie powiedzieć. Wyznaczasz. Aha, no to na Rokiego, bo jeszcze chyba nic nie miał. No właśnie. Damy Rokiemu... Kornera, Jacygan, Furca wpłaciła 7 złotych. Piłkarz, aktor, piosenkarz czy docent? Dobrze, proszę. Piłkarz, piosenkarz, aktor czy docent? To można jednoznacznie interpretować. Nie. Jak to nie? No nie. No Wojciech Mann gra docenta jako aktor w kabaretu. Czyli jest i aktorem, i docentem. A jak się nazywa ten docent? Kurczę, oglądałem to kiedyś, ale wiem, że ty to oglądasz codziennie. Nie, nie pamiętam, jak się nazywa ten docent, ale... Ale docent, tak. Ale docent. Docent, Jan Muła. Docent Jan Muła. Ładnie. I utrzymujesz punkty. Ja nie, przepraszam, może powiem, docent. Dobra, fajnie, że wrócisz. Dwa i pół tysiące, teraz mogę jeszcze powiedzieć, jest. Wciąż prowadzi człowiek, który się nazywa, tak przyciągam, bo to leci, wiecie, to leci tak paskiem. To leci paskiem i prowadzi wciąż Grzesiu z workiem. A powiem, muszę powiedzieć Mucha, ten gość, fajny donat, pamiętacie fajnego donatora, co nam zmywał? Tak. Mucha, jesteś dopiero 10, wpłaciłeś ledwie 50 zł. Jeśli chcesz nam znowu zmywać, musisz dać ten co najmniej 500. O, tak na razie to się tutaj wszystko nam układa i wyznacza roki. No ja muszę wziąć czułko na siebie, żeby powalczyć. Weź na siebie czułko. Dziękuję. Możesz się odwrócić. Czy nazwisko jest związane z Wiśnią? Tak. Czy w tym nazwisku, czy jest nazwisko Wiśniewski? Wiśniewski? Tak. Nie. Wiśniewski? Tak. To trzy. Okej. Tak. Mogę najpierw o Wiśniewskiego zapytać, potem o Wiśniewskiego. To nie było zbyt mądre. No ale jeszcze masz tyle, że już jesteś w domu prawie. No trzy. Czy jest to piłkarz? Tak. Czy jest to piłkarz aktualnie grający w Ekstraklasie? Nikt nie wie. Powiedzmy.
Jak to powiedzmy? W grze tak i nie, Paweł powiedział powiedzmy. Jest. Dobra, tak, tak. Tak, czy tak? Może sprecyzuj, że jest w kadrze ekstraklasowego zespołu. Tak. Jest w kadrze ekstraklasowego zespołu. Tak. I to było piąte pytanie. Czyli to nie jest, kurczę, to nie jest Przemysław Wiśniewski w związku z tym. A on jest w kadrze ekstraklasowego zespołu. No jest, ale no, gdyby chodziło o Przemysława Wiśniewskiego, to nikt by się nie zastanawiał, tak? Nie wiem, może zbyła. Czy jest inny Wiśniewski w Ekstraklasie obecnie? Przyjaciele? Panika w głosie. Już było 5? 5, tak? Tak. No, a czy jest to piłkarz Górnika Zabrze? Nie. Czyli jest inny Wiśniewski. Już było 6, tak? Tak. Teraz za 2. Właśnie takiego Wiśniewskiego, że... No nic, trzeba klubami jechać. Arka! A to nie ten sezon. Nie, no Ark. Krakowia. W Krakowie i Wiśniewskiego obrońcy, pomocnicy nie ma. Dalej jest Górnik Zabrze, ale Górnik odrzucamy. Jagiellonia Białystok. Zamierzasz tak przez 16 klubów? Tak. Tak. Dokładnie tak zamierzam zrobić. Lech Poznań. Nie? Lechia Gdańsk. Też mi się nie przypomina. To pewnie jakiś młodzieżowiec. Legia Warszawa. Raczej nie. Piast Gliwice chyba nie. Pogoń Szczecin chyba też nie. Mam dobrą wiadomość. Otóż udało nam się uruchomić pasek, który pokazuje, kto jest pierwszy. Oh yeah. Dla nas wszystkich. Brawo. Raków Częstochowa chyba też nie. Stal Mielec nie kojarzę. Śląsk, Wrocław, Wisła Kraków. Nie, no nie, nie. Dobra, czy ten Wiśniewski? Będzie szóstko kontrowersyjne. Będzie szóste. No nie, no chyba mam jeszcze jedno pytanie, tak? Tak. To chyba tak, tak, tak. Poczytam czat. Dobra, czy pierwszą literą imienia tego Wiśniewskiego jest litera P? Nie. Ile tych pytań już? No ostatnio. To ostatnio już było, chyba nie? Że tak mu liczysz. Nie, no się... Zawistnik. Bo i tak, nie, bo i tak chyba nie trafi. No. Znaczy nie, no nie trafi. Znając Rokiego myślę, że trafi. Jest blisko. Jest blisko? No jest blisko. Teraz wyciągnie z rękawa. Zna nazwisko. Zna nazwisko, no jest blisko, zna nazwisko. Jest poza, po co żyjemy, po co istniejemy, Roki. No. Dobra, Rafał Wiśniewski. Nie, Michał Wiśniewski. O, on od razu wyrzucił pierwszy klub do Krakowi, a to z Krakowi był tam. To jest w Krakowie taki ten? Michał Wiśniewski. O Jezus Maria. A to był pierwszy strzał twój. Nie, strzał tylko tak mówi, nie, w Krakowi to Krakowie, nie. Po prostu Krakowia jest na C. Tu musisz jakby, tylko się czyta Krakowia. O kurde, to jest mocno rozkminne. Kumasz? Nie. Ty wyznaczyłeś Rokiego, prawda, Kubo? Nie, Kuba. Roki sam wziął na siebie. Roki na siebie wziął. Aha, dobra, już teraz na siebie. Na docenta miałem... dobrze odpowiedział, bo chciał bronić. To Rybusy. Rybusy. Rybuski. Ci są dość trudne Rybusy. Artur Trębacz. Nie. Kurde. Ale Michał Drobka. Nie. O nie. Michał też. Michał
No, ciekawe jest... Jest pytanie, czy to za ile pieniędzy? Co z prawej strony wam się skojarzyło z tym? Jan Mazurek ogoliłby się na Michała Pola. Za niezbyt dużo. Za wszystkie pieniądze, które się z donate'ów pójdą. 20 tysięcy. Mogę się godzić. Ty dostaniesz równowartość biletu MPK i się ciesz. Ja i tak tego nie stanę. Bo... Stańko Świetlica. Tak jest! A, no kurczę. Bo to Stańko, tak? Tomasz Stańko, Stańko Świetlica, Świetlica. Kurde. Ależ on dzisiaj gra. Dobrze widziałeś, dobrze widać przed programem. Ależ on dzisiaj gra. I tak przegra, spokojnie. Plus punkt. A my zbliżamy się w donate'ach. Kurde. Do 3000 zł. Za to wam serdecznie dziękujemy. Ale nagrody daliśmy też kozackie. Nie ma co ukrywać. I wyznacza Kuba Białek. No to zakończmy to czułko, Janku. Już żeby każdy miał po jednym. Dobra. Okej. Okay. Wracam. I akurat muszę, no nie powiem. Ale trzecie miejsce jest związane z tym wszystkim. Słucham? W donate'ach. A, w donate'ach. Słucham cię. Trzecie miejsce związane z tym wszystkim, tak? Czyli kalendarz, quiz. Nie, nie wiem. Z tym wszystkim. Czy to jest ten, czy moje nazwisko jest paralelne z tymi poprzednimi? Czyli czy jest Wiśniewski albo Wiśniowski? Tak. Podoba mi się twoja erudycja. Czy moje nazwisko jest paralelne? Par excellence. Tak, to jest inteligencja Menela spod sklepu. Tak. I no to super, jesteśmy w domu, prawda? I nie jesteśmy w studiu, Janek. Teraz mamy przestrzenie i to przestrzenie. Janek, wstawa, jaka pandemia, idziemy na macha, a potem do klubu. Pamiętasz, jakie pytanie zadałeś? Za mocno się zaczął oglądać. Spokojnie. Pamiętasz, jakie pytanie zadałeś, czy nie? To, które zadałem? Mhm. Czy jest PLN? Nie, no pamiętam. Więc, czy jestem piłkarzem Górnika Zabrze? Ty nie. 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 No to dobra, dobra, dobra. To może skonkretyzujmy. Moje nazwisko... Czy jestem piłkarzem? Nie. Czy jestem generalnie związany z piłką nożną w jakiś tak. sposób? Czy jestem dziennikarzem? Tak. Czy... Lubię rozpoczynać afery. Nie wiem. No ale to już mogłeś walić za trzy, a teraz za dwa będziesz miał. No i no to, ale to dla żartów, to dla konwencji, no. Czy nazywam się Łukasz Wiśniowski? Tak. Za jest. Dwa. Jak za dwa? No zapytałeś. No. Ale no, dla konwencji właśnie dziwiłeś punkt. Zapytałeś. Kurde. Janek, warto było. I nikt nawet tego nie doceni, jeszcze pewnie dostanę jakąś obniżkę pensji czy coś. 12 punktów mam. Tyle nie miałem nigdy w quizie. Zawsze miałem 3, 4, celebruj 5. Ten moment. Celebruję. Teraz moje jest kolej, tak? Więc lećmy dalej, bawmy się. Wokaliza. Proszę bardzo. Nasza randa. Tak! Nie dasz wyłącznie! Dobrze, że tak szybko odgadł, to już się trzeba bisować. Kurde faja, co, znowu mamy problem z tym paskiem, dlatego muszę to przeczytać na głos, mimo że nie chcę. Prowadzi Grzyś z workiem 700, drugi jest Damian Prosty Chłop 500, a trzeci jest Marco Gaccio. 300, 405 zł. Także to się wszystko zmienia, wszystko jakby tak płynie, plus jeden roki i wyznacza. No, Kuba ma taką przewagę. Marcina Najmana weźmiemy. Pułapka. Nie. Wymienię jak najwięcej kobiet, których imię nie kończy się na A. Ale poczekaj, kobiet, to co? Ale Polek czy w ogóle? Kobiet. Nazwisko? Kobiety kobiet. Też istnieją w innych krajach. Jeden. Naprawdę? Imię na A. A. Dwie. Trzy. Jakie są kobiety? Cztery. Jakie kobiety istnieją? Pięć. Za granicą.
6. 7. Ty pisz następny raz, że imię chodzi, no. Przecież jest imię. Tak? No, proszę, proszę. Bo naprawdę już mnie obrażasz nie pierwszy raz. Imię. A, jest imię, na końcu, tutaj nie zauważyłem. Ale to i teraz licytuj, proszę powiedzieć 8. No, no, przestań. Mi same na A wychodzą cały czas, jak lecę. Nawet te hiszpańskie. Właśnie myślałem, że ty znasz jakieś hiszpańskie. No, to powiem ci... Hiszpańskie dziewczyny w głowie. No, po 8, tak? Powiedziałeś. A my tymczasem przekroczyliśmy 3000 zł na donate'ach. Dziękujemy wam. Jesteście piękni. 8 było? Kuba ma 8, tak? Mhm. Teraz dopiero... 7, przepraszam, 7 mam. Dopiero... Wymyślisz teraz drugi. I muszę powiedzieć, że Marko, drugie miejsce już, 605 zł. 8. 8 po raz pierwszy. 8 po raz drugi. 8. 9. 9. 9 kobiet. 9 kobiet kręci się po gardę. 8 kobiet. 8. A jak ciągle chce 9? To o tym rapował BDS. Tak. Tak. I to tako na FIDE. A, bo tam było na FIDE BDS. Tak. Zaśpiewałeś siedząc w studiu z 5 facetami, nie? Dziewięć po raz pierwszy, 9 po raz drugi, 9 po raz trzeci sprzedane. 9 kobiet w tej garderobie ma być. Dobra. W ciągu minuty. Nie wiem, czy dam radę. Emilii Ratajkowski, Margaret Thatcher. Stop! Emilię się pisze chyba Ratajkowski. Nie, to jest no to E. No to dawaj. A, mamy być. A, dobra, jedź, proszę. Megan Fox. Cameron Diaz, Jennifer Lopez. Dodam ci. O kurde, teraz kobiety jeszcze inne, jakie są te. Kali Minok. Dawaj gwiazdy porno, dawaj gwiazdy porno. Znam jedną, ale na A. Czekaj, jakie to są jeszcze? Alexis Texas jest taka. To jest gwiazda porno, tak? Tak, udaję, że nie wiem. Jakie są jeszcze kobiety? Jakieś może sportowcy? Usain Bolt. Tak. Sorry, serwusie. Zagubiłem głowę. Justina... Nie, to jest... Nie, cofam. Justina Timberlake. Dziesięć sekund. Zmieniaj nazwisko kobiet. Jakieś piosenkarki. Nie, no już nie zgadnę. Koniec! Ojej. Ja bym powiedział się tak, Jennifer Garner. Kto to jest? Aktorka. Nicole Aniston, o, no. Też aktorka. I tu, kontrowersyjnie, Caster Semenya. Nie wiem, kto to. Jak Janek powiedział o tym sajcie, bo to też o niej. A jak się nazywała ta rywalka Justyny Kowalczyk, Norweszka taka? Marit Bjergen. Marit właśnie, szukałem jej. Też kontrowersyjnie. Astmatyczka. No też. Też kontrowersyjnie. Tracisz 2 punkty. Już zaczyna się... No właśnie, no i taka była przewaga i mówię. Zaczyna się mówię, to, jak wszystko skończy. O czym wszyscy wiemy, o czym wszyscy myśleliśmy. Ja tylko powiem, że dobijamy do 3500 i na prowadzenie wysunął się Marko, 705 zł. Drugi jest Grześ z workiem, 700. Trzeci Damian Prosty Chłop, 500. A to smyk, tak? Tak. I Maciej Porada jest czwarty, 250. To w sumie stąpał, miałby 500 zł. Może ogólnie powiem, żeby wbić się w pierwsze 3 miejsca, trzeba teraz dać więcej niż 250 zł. Wyznacza. Ja wyznaczam. Tak, ale nie masz już na siebie. Jasne. Dam wojaża dla. A ty wziąłeś coś na siebie teraz? Nie, ale Najmana miałem. A, przegrałem. Okay. Wojaże dla mnie. Odwrócone. Nie, zwykłe wojaże. A co zwykłe? Na siebie wziąłeś? Nie, Nie, dla mnie. A bo nie mógł na siebie. Tirol Innsbruck. Dynamo Drezno, SV Ried, Rapid Wiedeń, Austria Salzburg, ASKO Pasching. ASKO Pasching mocne było wtedy. No, tak brzmi, jakby było mocne, Pasching. Rapid Wiedeń. No tak. To tam z tych Polaków, którzy tam grali. No brawo! Polaka musisz wybrać. No nie wiem, Adam Ledwoń? To jest twoja odpowiedź? Tak. To jest zła odpowiedź, ale byłeś blisko, bo też na A. Andrzej Lesiak. Andrzej, ty już kiedyś szukałem właśnie, mówię, który z nich tak będzie. A widzisz. Byłeś blisko. Tracę punkt, tak? Tracisz punkt, co nie jest dramatem. Specjalnie dziwne. Co nigdy nie jest przyjemne.
To nie jest specjalnie dziwne, ale też nie jest przyjemne, to fakt. I wyznacza... Ja wyznaczam. Tak. Odwrócone wojaże dla Rokiego. Odwrócone wojaże Mateusz Roki Rokuszewski. Mocne kluby. Kryształ Glinojeck. Ursus z Warszawa. GKS Katowice. I tutaj Prime, czyli Świtnowy Dwór Mazowiecki. Potem już zjazd ŁKS Łódź, Puszcza Niepołomice. Powiem ci to samo. Jak nie będziesz wiedział, gdzie grał ten zawodnik, który grał w Krysztale Glinojeck, to już kompromitacja. Nie, no mi się wydaje, że to jest... Powiedz mu dyscyplinarka. Że to dyscyplinarka też. No, Janek nie ma takiej władzy za bardzo, żeby komuś wręczać dyscyplinarkę, ale może próbować. To jest ulubienie Kuby Olkiewicza, Żenia Radionow. Tak. Ulala. Nie zaistniał za bardzo w Ekstraklasie, ale... Ale coś tam zagra. Tak. Damian, spójrz na Messengera, a Roki, spójrz na kategorię i wybierz jedną. Wezmę piłkarz, aktor, piosenkarz czy docent na siebie. Proszę bardzo, piłkarz, aktor, piosenkarz czy docent. Tytułowe pytanie. Piłkarz, piosenkarz, aktor czy docent? O Jezus Maria. Już pożałowałem tego. Co to jest? Dobrze mu z oczu patrzy. No? I sympatyczny człowiek. Wąs taki przedzielony na dwie części. Moim zdaniem on stoi na jakiejś ściance. A na ściankach nie stoją docenci. A może to być ścianka Bauli na przykład jakiś? Możliwe. Chyba, że to Wojciech ma. Jeżeli piłkarz to B-klasowy albo A-klasowy. On nie ma urody docenta. Też jest to piłkarz, bo ja się trochę interesuję piłką i znam wielu piłkarzy. Raczej nie jest to piłkarz, chyba że były. Może to Michał Wiśniewski z Krakowi. Michał Wiśniewski, na następnych zawodach cię pokonam. Jest to albo piosenkarz, albo aktor. Tak bym powiedział. I teraz muszę się zdecydować. Kurczę, też oglądam filmy i akurat nie widziałem filmu z nim. A że trochę też słuchasz piosenek, to... Ale w piosenkach nie widać twarzy. Chyba, że ty LSD-ki oglądasz, nie? Chyba, że jesteś na LSD, co nie? Tak. Nie no. I widzisz dźwięki. Znając życie, to jest jakiś piosenkarz, który wystąpił na Eurowizji w 2007 roku i reprezentował Mołdawię i zasłynął przebojem Uga Buga. Tak też odpowiadam. Jest to albo nie, albo no kurczę. Dobra, aktor. Piosenkarz. Po co zmieniasz? Piosenkarz. Ale to trafił z jakąś tam Eurowizją? Nie. A kto to? Dawaj. Gerard Way z My Chemical Romance. Super band. Albo na Eurowizji. Co? Na Eurowizji był? 26. Nie był. Czyli Roki wyznaczasz dalej. Dobra, jeden na jeden z Kubą. Ua. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, co my teraz zrobimy. Te monety? Tak. Czy są potrzebne? Trzeba wygrać ze mną zakład. Ja się tu wepnę. Poproszę planszę, którą wysłałem. Zobaczcie, to są monety. To umownie są monety. No. Stoją w dwóch rzędach. Ja wam tu przyniosę. A tam jest 8 monet, a ty chciałeś 9, tak? To jest potrzebne, gdzie ta 9? Tu jest 9 monet. Gdzie? Z 8. Te 9 to dostałeś ode mnie. Tak. 3, 5. Tak, jeszcze jedna moneta, ale to nie ma większego znaczenia. Zobaczcie. Możemy już wyłączyć, bo to jest taka plansza, powiedziałbym, poglądowa. Tutaj jest tak, nie? Czyli źle narysowałeś? No, zabrakło jednej monety, ale to nie ma. No bo policzył, wiesz, 5 u góry i 4 w dół, ale są cały czas tu jest 5 u góry, jakby ktoś nie widział. Nikt nie widzi chyba, nie? I nikt nie widzi. I 4 na dole. Jest taka L-ka. O, yes. Zobaczcie, weź tę szklankę. Zadaniem waszym jest... To wygląda jak program dla dzieci. Zrobić, żeby paluszek. W każdym rzędzie było po 5 monet. Nie w każdym rzędzie. A mogę dołożyć swoją? Nie. Z tych tylko, tak? Tak. Z tych dwóch, w tych dwóch rzędach, tak? Tak.
Ale super mamy z Duno, bardzo jest fajne. A chciałem powiedzieć, że już mamy 4,5 tysiąca. No my tutaj mamy 10 groszy. No, to jest mniej więcej to, ile... Więcej. Tak jest! Brawo! A, o kurde. Zobaczmy, zobaczmy, żeby widzowie widzieli. Roki zrobił myk. Cyk. I zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Brawo. O to chodziło. I tak Kuba z 16 punktów może 12. Nie, życie. I teraz Roki dostaje 2 punkty, a Kuba Białek traci 1. To zobaczmy klasyfikację. Zobaczmy klasyfikację. No, wciąż jest dobrze. Wciąż jest dobrze. Ja tylko chciałem powiedzieć, że mamy nowego lidera. Łysy Anioł wpłacił 1000 złotych. Drugi jest wciąż Marko, 720. Trzeci jest Grzesio, 700. Czwarty jest z 5 złotówką. Także 1000 złotych za taki kalendarz to nie są wcale małe pieniądze. Znaczy nie są duże pieniądze, bo można więcej dać. 4385 zł właśnie mamy w puli. Nie następnego pytania niestety, ale Roki wyznacza. Dobra, to może wojaże dla Kowala. Wojaże dla Kowala. Larisa Panetolikos Archus. Panetolikos to taki Panathinaikos dla ubogów, tak? Dla bardzo ubogich. Dla tych, co piją Archus. Czy tam Argus. Bo to tanie chyba. Jakiś i rozlewane Avengersowie. Jakiś stary kumpel może. No właśnie, poczekaj. Na razie patrzę, kto tam pojechał do Grecji. Do Grecji tam w tamtych czasach sporo zawodników jeździło. Larisa. Ten Panetolikos to tam wiesz, nie jest ważne, nie? Kto skończył wtedy w Danii. I znów udało nam się uruchomić pasek. Niesamowite. Trzeba co chwilę... To jest w ogóle najciekawsze w dzisiejszym programie. Trzeba co chwilę kasować ten link i go wklejać. Ja jestem z tego zadowolony. U Wąsa i Koksa to lepiej działało. Chyba lepiej ogarniają te rzeczy. Także Damian, jakbyś miał tak czas co 7 minut to zrobić, skopiować, skasować, włączyć, to kupię ci czteropak. I dam ci 2% z donate'ów. To dużo jest? 2%? Chyba dużo. Przeszarżowałeś, zdecydowanie. 0,5%! Promil możesz dać. Promilami Paweł się nie dzieli. Absolutnie. No właśnie chciałbym kupić czteropak. Powiedzieć z tamtych czasów. Z których? Z moich. Dobra, będę kopał gdzieś tutaj w to. Andrzej Zgurczyński. Już był kiedyś Andrzej Zgurczyński, on we Francji grał, pan Kowal. No, słuchaj, ale to nie wiem, czy mówimy o tym samym, no dobra. Nie, Jacek Kasprzak. No, o panie. Ze mną grał przecież. No, grałeś się Kowal chyba, nie? W Legii? Tak. No, właśnie ci mówiłem, że stary Kowal. Nie opowiadał anegdot o panie Tylikosie? Nie. No, potem tam pojechał. Damian się zgodził na 2% donate'ów. Dobrze, pójdzie to z części Jakuba Białka. Co? Powinien mieć premię, bo wygram, o ile wygram. No właśnie, ty też czujesz, że nie wygrasz. Też tak czuję. Kowal nie odpowiada i wyznacza dalej Roki. Ciekawe, czy następne 1-1 będzie piłkarskie, ale spróbujmy z Jankiem. Lecimy. Czujesz się pewny? Pojedynek na kadrę Korei. Zajebiste. Południowej oczywiście. Janek żył wtedy 2 lata, więc może pamiętać. Ja jestem młodszy. Więc ja zacznę. Nie. Znaczy no na ten, kto ma więcej punktów. Mamy tyle samo. Macie tyle samo? No. Tak? No. To rzut monetu. Orzeł reszkę. Orzeł reszkę. Ja mu patrzę na ręce. Mogę dmuchnąć? Nie. Dobra, niech zaczyna. No to ja zacznę. A chciałem trochę show. Ale zróbmy tak, że raz można... No, dobra, nie, dobra, zaczynaj. Tak, no, dobrze. Kończ, proszę. Dobrze, myślałem, że ty zaczniesz. Park Ji-sung tam był? Pojechał na ten mundial? No pyta się też, czy ten... No Park Ji-sung, no dobra. Tak. Lee Jung-pyo. No nie, Lee Jung-pyo. To już poszło na daleko. Kim Moon-woo.
Co? Co? No, powiedziałem już, możesz sobie przeczytać na transkrypcji. Kim Umon. No nie, nie. To nie był długi pojedynek, Janek. A tamten był? Jak? A ten, co powiedział Rocky? Tak. A ten, co ja powiedziałem, był? Nie było tego, co ty powiedziałeś. Mogę ci podpowiedzieć, że ale to nie jest na przykład piłkarz Anderlechtu, albo Perugii Calcio. W 2002 roku, tak? Piłkarz. Albo Suwonu Samsung Blue Wings. Co było trenera też? Ale nie, to możemy jeszcze grać, tak? A nie, dobra, nie, już przegrałem, nie ma co, przegrałem. Nie, to nie. No to trudno. Kolego, Mateusz Borek wstają całe 11. No widziałem, ale mam komentarz. Wymienił całą 11? Nie, wymienił 5 chyba. Chyba jeszcze jeden pad był chyba, nie? Tak, nie wiem. A nie, bo ten Park, bo pamiętam, że był taki Koreańczyk Park, który potem grał w Arsenalu, ale chyba się nie załapał już na ten mundial. Tam, tam same parki były. Jakbym ja kogoś teraz no powiedział, nie się za długo. Wymienił dalej, czy nie? Co? Jakbym ja teraz coś powiedział, to byś dalej coś mówił, czy nie? Nie, no kombinowałbym, ale raczej nie. No właśnie. Dlatego chciałem, żebyś zaczął. Ale było trochę znanych jeszcze. Chaduri. Jak? A, no Chaduri. Nie, no ja bym się mocno tak... Hyun Jong Min chyba był dość znany, tak mi się Chwan wydaje. Chwan był taki gość, ale... Hwang Sung Hong. Hwang. A ty powiedziałeś jak? Powiedziałeś Kim Kyung, coś tam takiego, nie? Nie jest taki gość. Kim Jong Un. Było blisko, bo, było, bo on jest Kim Byung Yi. To by mi nie przyszło, że Yi jakoś. A co, jeśli byś też dał z chujem, też by było. No to no, wiesz, to nie ważne. Szkoda. Mam dwie dobre odpowiedzi, dwie złe, mam pewnie 6 punktów czy 9, tak 9. Tracisz punkt, a Rocky dostaje 2. Spoko. Nie, jest trudne zadanie. A my mamy, ale to zaraz o tym powiem. Tymczasem wyznaczę Rocky. To może Rybus. Rybusi. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Raz, dwa, trzy. Co ja w ten monitor nie widzę? O jak cię. Sebastian Kowalczyk? Nie. Co to jest, co to za dziewczyna? Patryk Kun? Nie. Amerykańska. Ja tylko znów powiem, że znów prowadzi Marko, którym 1020 dał. Dominik Kun? Nie. Sebastian Musiolik? Nie. Kun Aguero? Nie. Sergio Aguero? Nie. Sebastian Mila? Tak jest! A co za kobieta? Mila Kunis. Mila Kunis. Kunis. I Seba, typowy Seba. Sebastian Mila. Te duże roki mnie dogonił, myślę. Tak, zobaczmy klasyfikację. Jak zwykle. Ale nie jesteś źle. Ja tylko powiem, że żeby wbić się do pierwszej trójki obecnie donate'ów, trzeba przekroczyć kwotę 700 zł, a prowadzi Marko znowu, który dał 1020, z kolei drugi jest Łysy Anioł, który dał 1000. I jeśli nam to odświeży Damian, to dostanie 2 promile procenta. Jaka to melodia? Jaka to melodia? Metallica, Nothing Else Matter. Nie, krok do tyłu. Krok w cień. Jak wieka to melodia? Debiut? Co debiut? To piosenka. Bis chyba cię tak, tak. Lecimy debiutujmy. Debiutujmy. Kojarzę to z tym pałacem kultury, kurwa. Podpowiedź? A wtedy za pół punkta. No. Nie, no za pół. Co? To nie podpowiadaj. To nie będziesz wiedział. No jestem za. Rzuć podpowiedź. Za pół punkta? Tak. Wokalistą tego zespołu jest lekarz. Lekarz? Tak. Z zawodu?
Nie. Z hobby. Hobby. Czy Adam Pawica coś nagrywał? Coś tam kurwa podpowiedział. No. Panowie, to jest ABC polskiej muzyki rozrywkowej. Ale taki czynny lekarz? No nie wiem, jedyny lekarz to doktor Dre, ale... Łysy anioł 1050 znowu się wysyła na prowadzenie, a ja wam zabieram po punkcie i puśćmy to. O tę piosenkę? Wsiada do autobusu człowiek z liście na głowie, o liściu, tędy, nie tylko się dowie, tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi, nic. Uważaj, to nie chmury. To pałac kultury, no, liście lecą z drzew, liście lecą z drzew, elektryczne gitary, coś, ale człowiek właśnie. Z liściem na głowie, wokalistą tam jest Kuba Sienkiewicz, z lekarzem? Z zawodu lekarz. Zresztą występował chyba w Chłopaki nie płaczą, albo w Killerze właśnie w roli lekarza. Tak. 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 Tak, tak. Ale w Killerze czy w Chłopaki nie płaczą? Nie, nie w Killerze na pewno nie. Chłopaki nie płaczą. Jak Milowicz przyjechał i tam Milowicza postrzeli. Gula. A to jest Gula. Ten, to nie Chłopaki nie płaczą, tylko w tym filmie, którym do zoo tam, znaczy do zwierzątek wrzucę chcieli. Nie, to mówisz nie. O poranku Kojota, to było no. Chłopaki nie płaczą. Jak Zbrojewicz dostał kulkę w łeb, tak. To tam był chyba... Tak, i on wtedy tak żartował, tak, że przeszczepiliśmy panu coś tam. Tak, coś. Tak. No. Na poranku Kojota jako lekarz tam też nie stały, co tam, czy ktoś go... No może już, wiesz, może został na planie, nagrywali, powiedzieli, nagrywamy następny film. Też, to... też był. Co się będziesz rozbierał? Przychodził. Dobra, to ja tylko uzupełnię, że Łysy Anioł... A co on jest, kurwa, Robocop? Łysy Anioł 1050, Marko... 1020, Grzesiu z workiem 700, Damian Prosty Chłop 500, Maciej Porada 250. Piękna walka. Piękna walka, zachęcamy do niej dalej, bo będziemy mieli tak, za to... jeśli chcecie tutaj przyjechać i posłuchać sobie tego na żywo. Obecnie, żeby przyjechać tutaj na żywo, trzeba wydać więcej niż 1000 zł. Mówiąc krótko, myślę, że jeszcze będzie nasz kolega Mucha licytował, bo na razie dał tylko 100, a się odgrażał mi dzisiaj, że będzie walczył i że nawet żona wyraziła zgodę, że z 500 plus znowu weźmie. Bo ostatnio mówię, że z 500 plus wziął. No, żeby ci tego socjalu nie odebrali, bo wiesz, tutaj różne zasady są w naszym programie. Tak. Także ostrożnie. I też nie martwcie się, bo jeśli się ktoś na przykład nie dostał pensji, to licytacja trwa do piątku, do 23.55. Zawsze tak ustawiam, ponieważ zawsze liczę, że ktoś się napierdzieli i będzie nam wysłał pieniądze. I to się raz zdarzyło. Jak chciałeś wypłatę, żeby objęła, no to trzeba było tak na przełomie miesiąca. Nie, bo 10 jest najczęściej. A to jest pierwszy quiz po 10. Okay. Wszystko jest pomyślane. To. Zawsze miałem łeb do interesów. Wyznaczę? Roki? A może zaryzykuję i wezmę odwrócone wojaże na siebie. Oki. Poprosimy. Polonia Warszawa, GKS Katowice, Wisła Płock, Radomiak Radom, Zawisza, Ruch Chorzów, Wigry, Suwałki. Ale musiał być dobry, tak się biło u niego tyle klubów. No. To jest ze wszystkich stron Polski. Kurczę, nie jest to taki strzał, że dostałem i od razu wiem, co nie jest fajne. Zawsze może być fajnie. Wiem, chyba. Ale najczęściej jest. Zobaczę, co tam czat pisze. Szukaj po wszystkich klubach GKS-u Katowice. Czat pisze. Piłkarze. Czat nie wie. Nie. Jeden czatownik wie. Tak jest. To są mądrzy ludzie bardzo. Dużo ludzi, żebym mówił, żebym czytał nazwisko Marko. Czytaj. Marco Gaccio. Paweł nie ma akcentu włoskiego i się wstydzi. Dominik de Coco. Też ostatnio oglądałem. Bardzo fajne. Wybitna scena jest. Tak. A jak ten pierwszy, jak Brad Pitt się nazywał w tym filmie? Brad Pitt? Tak, jak on mówił, że jak on jest. Ten był Dominik de Coco. Ja tylko Dominika de Coco. Ja bym czuł widzieć. Wękarta go wojny. Scena jakoś przyszedł. Napiszcie mi, jak Brad Pitt się nazywał po włosku. Federico Marchetti.
A to był ten drugi? Nie, ten drugi był Federico Marchietti. Buonasera. No nie, Marco Gaccio. Dominik de Coco. Powal, widziałeś berkaty wołyty? Czego? Berkaty wołyty. Już dawno. Gorlami. Antonio Margheriti. Gorlami. A ten Wołat zawsze mówił. Jeszcze raz, mogę nie słyszę akcentu. Gorlami. Jeszcze raz. No taki już wkurwiony. Gorlami. A właśnie, nie powiedziałem, co dzisiaj robi Wojtek Piela z Jerzym Engelem. Na skokach. Dawajcie Piela. Łapki w górę, bo dzisiaj Wojtek Piela z Jerzym Engelem dmuchają w tuby pod Wielką Krokwią, żeby polskie orły latały jak najdalej. Już się chyba skończyło, już przedmuchali. Ale tam dalej dmuchają. Dalej dmuchają. Żeby było tak. Echo na przyszły rok. Tak. A, okay. Już dużo nadmuchać. Za karę, że źle dmuchali w trakcie konkursu. A przegrali Polacy? No tam chyba piąty czy szósty. Piąty chyba najwyżej. Ależ walka o pierwsze miejsce. Marco Gaccio 1055, Łysanią 1050, Grzesiu z workiem 700. A ile jest sumarycznie pieniędzy? Sumarycznie 4830 zł i 55 groszy. Jaki jest twój cel? Celem jest 10 tysięcy. No, tak. Jeszcze musimy pociągnąć program. Tak, jeszcze będziemy to ciągnąć. Aż to dobrze, bo ja nie mam żadnego pomysłu, kiedy będę siedział. Rzuć kogoś. I o to chodzi. Musimy dobić tutaj do pewnych sum. O Jezus Maria. Pewnych kwot. No strzelaj. Czy ten gość gra w igrach teraz dalej? Nie mogę udzielać takich informacji. Kurczę, bo ja wiem chyba, ale... To jest obrońca, jeśli dobrze pamiętam. No, Janek, kamera patrzy, nie kradnij. Twoje. Widzę, że masz ochotę, ale nie możesz. Każdy grosz może uratować życie. Ostatni grosz Budka Suflera. Może ci się poleci jeszcze. Nie wiem, co. Nie, to za duże, może te wokalne talenty Cugowskiego. Widzisz, że Tomasz taki zakłada nowy portal społecznościowy? Nazywa się Albicla. Jak? Albicla. Ja po programie kasuję Facebooka i dołączę. Wiesz, co to znaczy. Myślę, że Tomasz taki wiesz, nie. Tomasz taki wiesz, mały web do interesów. Ty, dawaj, stworzymy nowego Facebooka i nazwijmy go Albicla. Myślę, że bardzo absurdalny musiał być ten wieczór, który wpadł na to. Tomasz Sakiewicz to jest redaktor Naczelnej Gazety Polskiej. I niezależnej.pl. I dużo je. Codziennie wchodzę. No. Strzelaj roki tam. No i tak dobrze szczelisz, no. Ja bym tam walił w jednego, ale to nie i tak pewnie. Ty już wiesz? Co? Nie, ja nie wiem, bo ja ci powiem, znaczy kojarzę, że chyba był w tych... We wszystkich? Nie we wszystkich, może w dwóch było, albo ale nie wiem, czy na pewno. Dobra, moja odpowiedź. Gorlami. Gorlami? Gorlami. Niestety. Ja mam strzelał. Czy ja mogę? Możesz. Tak, dla sportu? Wahan? Gaworgen? Nie. Mikulenas? Nie. Mikulenas. Aj. Kowal, ty to masz pecha. Nie, ale wiesz co, tak skojarzyłem, bo mówię Polonia, Warszawa, a później nie, no te Płocki to pewnie jakby daleko poza ekstraklasą, a mówię Wigry, Sowałki to tak idealnie blisko domu, nie na koniec. Nie? No tak, tak, żeby wrócić. Ja źle zrobiłem, bo bardziej się w tych nowych. A poza tym nigdy bym nie skojarzył Mikulenasa z Radomiakiem. No jak nie, ja też powiem ci tak właśnie. O, gdzieś Dynamo Zagrzeb zahaczył jakiś ale tak. Ale nie wiesz, z Gieksą jeszcze tam tak, ale mówię Zawisza Bydgoszcz, ale wie. Może i był, to wiesz jak to. Znaczy tak nie te. W tych na zapleczach ekstraklasy. Nie, nie wiem, nawet jakbym długo siedział, no to bym nie wiedział, bo myślałem, nie kojarzyłem tego, że kariera Mikulenasa w Polsce była tak długa i tak bogata. No ale to wiesz. Dobra, to może... Wojarze dla Janka? Ty lubisz to potripować, co? Lubię. Wigan, Oldham, Derby, Reading, Burnley, Blackpool, Rochdale. O, ja cieszę. Albo Tomasz Sywka, albo Jarosław Fojut. Albo Artur Krysiak, tylko że Artur Krysiak był chyba w Sunderlandzie, ale nie... Artur Krysiak. Gorlami Krysiak. Nie dam sobie głowy uciąć za tego. Ale w Oldham Athletic
Derby County, Reading, Blackpool. Wiecie czy nie? Mam podejrzenie. Ale możesz zrobić, Leszek, z tego screen, ja sobie potem wrzucę do mojej gry z Kubą Olkiewiczem, sobie wrzucimy w miasta. Żeby... Bo Blackpool nie mam. Nie no, tych nie masz? Rochdale, czy jak się to czyta, nie mam. Derby mam. Reading mam. Barnsley mam. Wigan nie mam, o ile to miasto. To jest, ten foil był w Wigan. Czy on był Wigan? Mógł być. Nie, nie, on nie był, on był w Boltonie. Czyli to nie jest on. To jest Tomasz Cywka, ale w Tomasz Cywka w Wigan. Był Tomasz Cywka, to Tomasz Cywka. Tomasz Cywka, dobrze. Dobrze, Tomasz Cywka. Tomasz Cywka. Ale... Brawo. Brawo, brawo, brawissimo. Doznałeś takiej eureki w pewnym momencie. Zobaczmy. Tak. Krążyłeś blisko? Arthur Krysiek. Zobaczmy klasyfikację. Czy mnie? Myślałem, że punkt miał chociaż. Miała punkt. Co by wygląda? Ja bym dał Kowalowi za tego Mikulenasa. Tak, proszę dać Kowalowi punkt. Nie chcę punktu. Co? Nie chcę. Dlaczego? Bo ma... to nie było moja odpowiedź. Ja sobie czytałem teorię, że ty jesteś smutny na quizach, bo ci nie idzie w nich. Więc chciałem ci dać punkt. Nie, bo problem jest taki, że teraz Barcelonka gra, wiesz? Nie wiem, czy wiesz. A przegrywa? Nie, zerko, zerko. No, w dupie to mam, że gra Barcelona. Nie lubię Barcelona. Nie no, Kowal wie, że to... nie będzie łatwo trofea. No właśnie, to jest jedyna szansa na trofeum przez najbliższe 3 lata, człowieku. Jeszcze jest Liga Mistrzów w tym roku. No. Na kogo Barcelona trafiła? W Hedrze. Ale to chyba mówisz o piłce ręcznej, bo teraz przegrali finał z poprzedniego roku, finał Ligi Mistrzów. To może teraz wygrają. Nie. Ale to piłka ręczna. Wyznaczałem jak Mazurek, ja tylko powiem, że jakby ktoś chciał licytować dalej, to... W opisie do tego filmu jest link. Tak, dobra. Czy my się już zbliżamy powoli do końca jakiejś kategorii, czy nie? No czułka, czy nie ma? Nie ma czułka. Czułka. Weźmy, wyzerujmy rybusy, czy rebusy, rybusy. 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 Rybus. Trzy obrazy. Jest człowiek, tak? To jest człowiek. To jest człowiek. Artur Boruc. Tak jest! A urząd celny UC. UC. O Jezu, poszedłem w tym kierunku, że mówię za dużo tu. Dobrze, Kowalczyk, widziłeś. Ja no i Artura znałem. Ja cały czas szukałem Tadeusza. Ja to właśnie. Artur, Barciś, Bor. A tamto nie wiedziałem, co jest w środku, nie? To wystarczyło, że UC mówię, no to już. Nice. Brawo, Kowal. Jest, widzisz? Masz 9 punktów, bo ja się dodałem. Brawo. Brawo, brawo. Jeden, jeszcze dodaj mi. Kowal ma 9 punktów. Ale to co mi dodałeś? To zobacz. Daj, ja teraz ten bez włosów dogoniłem go. Nie, no mam włosy. Kowal ma fajnie czaszkę wyciętą, nie wiem czy widzicie. Nie? Tak, na górze jakiś taki ten jest. Mówię, trzeba to podmienić. Tak jakby w Gwiezdnych Wojnach grał. Czemu Kowal powiedział, że nie ma włosów? Samemu nie mając. Dobra, dawaj. Mamy remis, to dawaj, jeden na jeden. Jeden na jeden, lecimy, dobra. Boli mi ręka teraz. Aha, to chciał tam? Tak. Janek, chyba jesteś na straconej pojedynek pozycji. Na kadrę Legii 95. Ja wam to mówię, Kowal jeszcze wygra. Masz szansę wygrać. Spokojnie. 96. A może zróbmy z jedną pomyłką, bo żeby nie było, że... O. Że w pierwszym już będzie out, tak? Mucha mi wypada ze stresu. To tylko halucynacje, Janek. Czekajcie, muszę to odpalić. I słucham państwa. No jedź pierwszy. Dobra. Wiecie co? Cezary Kucharski. No proszę, on przyszedł do szatni, tam zdjął buty, coś tam. Były takie historie. Tak. Jest Kucharski, oczywiście. Zajebista anegdota, wszedł do szatni, zdjął buty. Nie, a nie, nie, nie. Co więcej pomyliłem się z Dziekanowskim. O, Dziekanowski wszedł, zdjął buty. Nie, no wiesz, tak, skarpetki śmierdziały, to okej. Okay, nie, on był, wiesz, wielkomiejski, to mu nie śmierdziało. Co, i potem jeszcze korki włożył. Jaki to jest sezon? Tak. Na drugi. 95-96. To Maciek Szczęsny. Maciej Szczęsny, oczywiście. Co ty nie powiesz? No, oczywiście, nie jest. No,
No to... Mosur. Co Mosur? No był, oczywiście, że był. Jest. Zbigniew Robakiewicz. Zaczynają się schodki. Wojciech Kowalczyk. Błąd. Nie błąd. Byłeś wtedy. No jeden błąd może mieć, tak? Tak, mogę mieć jeden błąd. Znaczy, no jak chcecie, ja zaproponowałem tylko. No tak. Lecimy jeszcze spokojnie. Mamy poczekaj. Dobrze, damy radę jeszcze. Kowal. Nie ma Robakiewicza. Właśnie. No to... Błąd za błąd. Coś mi się wydaje, że może bez tego jednego błędu zagramy. Kowal, nie ma Robakiewicza. Ale to masz jeden błąd. No, no i Janek ma błąd. I teraz co? Tylko, że jakby Kowal jeszcze musi powiedzieć to swoje. Teraz ty musisz powiedzieć dobrze. No dobrze, to Leszek pisze, Liga Mistrzów, no kuźwa, ma 95-96, no. Tak. No to przecież Liga Mistrzów, to już, tak. To Robaka już nie było? To kto tam był drugim, kuźwa? Bez jaj. I teraz moje to jest. Dziekanowski? Co, nie było Dziekanowskiego? No nie, no. Ale był w latach... To był, bo wszedł do szatni i zdjął buty. W latach 90. był Dziekanowski w Legii? Był. Mogłem powiedzieć, że był, mogłem. Nawet nie na świecie nie było, jeszcze w planach nie byłem. Nie pamiętam. Chciałem iść po całej obronie, no. A nie było Robaka? Już wyjechał do Grecji? Nie, do KS-u. Jakbyśmy grali bez tej jednej pomyłki, to bym wygrał. Kto tam był drugim bramkarzem w Legii? Co, bez drugiego bramkarza nie było? Ja tak jak się piłką interesuję. No jest szczęsny. Powiedziałem dwóch. Oni w Lidze Mistrzów nie mieli rezerwowego bramkarza? Szamotulski. No to jeszcze młody gówniarz. No. Może było jechać jeszcze. No dobrze, no. No i tak już przeszedł. Dziekanowskiego przecież nie było. No wcześniej. Co, jeszcze mam dalej mówić? Nie, no wygrałeś. Plus dwa punkty, a on minus jeden. Minus jeden. Kowal goni. Ja zacząłem od bramkarza. Dobrze, że Roki powiedział z tym błędem. Ja byłem przekonany, że jeszcze trzymał ładowarkę. I obrona by była. No tak. Aha, ja teraz, tak? Wyznaczasz dalej. Co tam jeszcze zostało? No, nie wiem, jeden na jeden chyba wszystkie były, nie? Nie. Nie, dwa chyba dopiero były. Trzy, okej. Okay. Trzy. No dobra, ale co tam jeszcze jest? Co to na... Dawaj tego aktora, piosenkarza, co to było dla Kuby. Było tak, jaki wynik jest? Zobaczmy. No. Ale co do Nate'ów? Kowal. Kowal goni. Kowal wygra. Dawaj dla mnie, biorę na siebie w takim razie. Na tych aktorów i tych porno i tych innych. Ja cię piłkarz. Piłkarz to jest? Tak, za szczupły rejmach. Dawaj, piłkarz. Dobrze, piłkarz. Wiązające uszy to... João Oliveira. Przyjaźń Brazylijczyk. Nie, tak, Portugalczyk. Ja tam wszystko jedno nic. Ja tylko powiem, że prowadzi znowu Łysy Anioł, 1090. Drugi Marco Gacie, 1055. Grześ z workiem cały czas 700. Kowal plus punkt. Kowal, to taka remontada jak Barcelona z PSG. No. Ten Mikulenas mi ten nabroił w głowie. Otworzyła się szufladka. Pokaż, co tam ten zwycięstwo walczy. Może tam mikro... Ty walczysz. Nie no, jak ja? Op! Ja! Ale nie mogę na siebie, zawsze mogę znowu. Nie. Nam? Jezus, dobra, to biorę... Co chwilę dostaję pytanie, zapytaj Kuba tego, gdzie jest Scooby-Doo. Daj tego docenta. Daj docenta. Mazurek. Daj dla Mazurka docenta. Mazurek. A gdzie jest Scooby-Doo jest pytanie. Na czacie takie jest pytanie. Dla Scooby-Doo, tak? Super, brawo. Co? Daj Mazurkowi docenta. Mój piłkarz, aktor, piosenkarz, docent. Dawajcie, Janek, to prawda, że jeden Bóg z fajki wodnej odmula? To jest... No dobra, piłkarz to nie jest. Moim zdaniem to jest skrzyżowanie Cezarego Wilka z Michałem Wiśniewskim. Tak, piłkarz to nie jest... Odmulaj, zaprzestań papierosy palić. Czemu nie chcesz jechać tutaj fajki? Tego gościa? Nie, śpiewam... Moim zdaniem to może być Marco Gaci. Śpiewam może być jeden Bóg z fajki wodnej. A, to odmula, tak. Więc przestań papierosy palić. Czemu nie chcesz siarać u nas fajki? Odwidzę, że twoje oczy nazbyt są wyczyszczone. Aktor. Tak jest. Wow. Ten pan gra w serialu
Lombard, coś tam. Coś a nic tam. Nie zamieszałeś, bo wszyscy już byli, tylko aktora nie było. No właśnie, to no. Tak trzeba było logicznie iść, że jak był docent. Trudno znaleźć się. Rozczarowałeś to, Paweł. Dlaczego? Nie po raz pierwszy. Dlaczego? No bo nic nie zamieszałeś. No ale Rocky źle powiedział. No ale wiesz, no, Rocky jeszcze... Wiesz, no bo już Janek mógł sobie tak odstrzelić. Aha, docent był, piłkarz był, piosenkarz był. Przeceniasz moją inteligencję tak ciut. No dobrze, to wszystko. To, ale i tak rozczarował, bo jakbym ja był właśnie tak, to właśnie wiem, to, wiem, że to trzymałeś, ja bym właśnie tak dedukcją poszedł. Bo ten przekaz nie dla mas, tylko dla tych, co jarają cały czas. Nie koka, nie hera, nie kwas, wystarczy mały buch. Teraz ja wyznaczam, tak. Ja wyznaczam i ja teraz będę kosił górę. Kosił, i co tam zostało? To, jakieś najmany już poszły wszystkie. To weźmy teraz odwrócone wojaże, ostatnie. Weźmy dla Kuby białka. Kolekcjoner pogoni. Wiem. Jak on się nazywał? O. Ten gapek tam to jest ten Japończyk, którego w Siedlcach duchy prześladowały. I wybiegł z mieszkania i powiedział, że tam nie będzie mieszkał. Musieli nowe mieszkanie ogarnąć i ten. I on tam chyba nawet nie wszedł, żeby rzeczy swoje wziąć, bo się bał. On, Seiya Kitano? Nie. Donald Jusse. Donald Jusse. O Boże, ale to też był szlak pogoń Szczecin, pogoń Siedlce. To Olimpia nie wiedziałem, czy był. O kurde, ale mnie zmyliłeś. No i kurwa, pajacowałeś przed chwilą matem. Dobrze. Ile zostało kategorii pytań? 1 na 1, 1 2 na 1, 1 na 1. Oki. I wyznacza? Ja tak. Wyznaczam. Dawaj ziomek, odpalaj tego jointa. Najman. Narcin Najman. Pułapka. Dwa. Pułapka. Dwa. Proszę. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Jeszcze spatrzę. Potem. Sześć po raz pierwszy. Siedem. Siedem po raz pierwszy. Jaka była pierwsza pułapka? Czechy. A. Czechy 2004. A nie ma pasywnego jakiegoś tego, bo Rocky nie powiedział nic. No jak nie, zacząłem. Ja nic nie powiedziałem. Ja w ogóle jak mnie podjebał. Co za konfitura. Minus jeden dla konfitury. Ale faktycznie, no tylko ja powiedziałem. Janek się pierwszy rozpruje. Dyscyplinarka mnie czeka. Już wiecie skąd ja tyle wiem, jeśli chodzi o życie redakcji. Janek ma to jest notes. Nasze telefony. Dyktafony pochował w redakcji, potem przychodzi o 3 w nocy, zbiera. Cychuje. Ile tam jest? 7. Nie, no się boję, że on da coś na 3 albo 4. Ależ walka o pierwsze miejsce. Łysy Anioł 1090, Marko 1055. Myślałem, że to był twój prześmiewczy komentarz do naszej licytacji. Nie. Ile jest po raz pierwszy? 7. 7 po raz pierwszy, 7 po raz drugi, 7 po raz... Trzeci, kto wygrał? Ja, dni tygodnia, proszę. Polscy zwycięzcy Ligi Mistrzów. Okej, okay. To chyba nie będzie. Ale, że piłkarze, tak? No nie będzie. Nie, pan czyniści. Naprawdę? No, Kuba przelicytował jest. No, ale wymienię. Dudek, Lewandowski, Boniek wygrał Ligę Mistrzów? Tak, znaczy no nie Liga Mistrzów, ale to jest Liga Mistrzów czy Puchar Europy? No tak wszystko liczno. No wszystko liczno. No, ale czekaj, może ktoś jeszcze był tam na ławce. Kuszczak. No, Kuszczak. No to nie będzie odpowiadać za niego. Mamy czwartego. Chyba jest... Czekaj. No jeszcze jest jeden. Też bramkarz. A jeszcze bym trzech wymyślił. To chyba nie jest przedmiot tej dyskusji, nie? Cokolwiek powie, to będzie źle i tak. Nie, no jeszcze jest jeden bramkarz, no jak? Powiedział Dudek? Ale, powiedział tak, Dudek. Tak. No ale to jeszcze jeden. A ja się wjebałem. No dobra, no nie wymyślę. Józef Młynarczyk. Mhm. No i tyle. I tyle. I tu stop. Przelicytowałeś. Ty gamoniu. Podpaliłeś się. Ty gamoniu. Jak stary. Widzisz?
Wyskoczyłeś do mnie na pajacerkę i już od razu dwa razy i skasowany. Jak dowiedział się, że wygrał, że, jak dowiedział się, że wygrałem, to coś innego napisałeś, bo miałeś tam, wiesz, wymień 7 Polaków. Po prostu, a tam jeszcze zmienił dopisałeś, że Liga Mistrzów. Tak, tak. Nie jesteś sprawiedliwy. Jestem sprawiedliwy. Nie jestem człowiekiem z Praja Olkiewicza. Właśnie. Wyznaczasz, ale nie masz na siebie. Dobra. Kto teraz wyznaczał? Kuba wyznaczał? Nie, ja wyznaczałem właśnie. Ja tego brałem tego najmniej. No, ale tak. Ale licytację. Pokażmy tabelę, jeśli możemy. Dobra. Jeden na jeden z Rokim. One on one. O ile mogę, bo to jest, nie wiem, czy na siebie liczone, czy nie. Dobra, weź. Oszacuj, jaki wynik da pomnożenie wszystkich bramek Lewandowskiego dla Bayernu przez wszystkie mecze Wojtka Kowalczyka w reprezentacji. A mogę użyć kalkulatora na telefonie? Co? Mogę użyć kalkulatora na telefonie? Nie. Jakbyś mógł. Dzięki. Tam cię nie pytał. Nie ma żadnej pomyłki? Nie, no, kto będzie bliżej? A, bo to jest jedno, tak. Kurde. Kude. Mogę jeszcze na chwilę? Sprawdzałeś, Paweł, na pewno, czy masz dobry wynik, czy tak zwykle potwierdziłeś? Nie, mam zły wynik. Dobra, mogę ci tam wpisać? Możesz mi tam wpisać. Poczekaj, ja jeszcze zastanowię. Dam tak. Nigdy to robił. Czekaj. Dobra, to więcej. Tylko trzeba mu trafić. Dalej 0-0? Okej, okay. A Rocky po prostu powie, po prostu... Ja bym dał... Czekaj, jeszcze nie mów. Dobra, nie mówię, ale ja bym dał, pokaż, ile dał ten. Ja ci powiem, co ja bym dał... Dobra, 8 tysięcy. No ja bym dał 7800, chciałem to dać. 8 tysięcy? No mówię, jak ma 200 bramek, to mówię to... Otóż Robert Lewandowski strzelił 250, 270 bramek do Bayernu Monachium. A Wojtek Kowalczyk zagrał 39 razy w reprezentacji, co daje nam wynik przeszło 10 tysięcy. Więc wygrywa Loki. A ile Kuba powiedział? 6321. Okay. Ja pamiętałem dokładnie, ile Kowal miał dla reprezentacji bramek, ale mnożyłem razy 200 bardziej. No ja też, znaczy meczów, tak? Meczów, mówisz 30. Ja też tak zrobiłem, 200 razy 39. Mówię, 39 i 11 goli chyba, nie? Tak, ale mówię też właśnie tak, że jak spojrzałem na Kuby wynik, to mówię, o, chyba nie... Co tam za krzyki w tle się pyta czat? Gapek komentuje, emocjonuje się meczem Polska-Hiszpania w piłkę ręczną. Gapek komentuje triathlon. Ale właśnie sprawdzałem wyniki, cały czas gdzie chyba trzema jesteśmy, on tam żyje tym jakbyśmy, nie wiem. Gapek komentuje morsowanie. Może przymkniemy drzwi, co? Bo... No za jaką się wydzielę. Ja pójdę. Normalnie... Wysiedźcie, co? Normalnie Gapek... Nie, zamknięty A nie, są. Prowadzimy. A my już prowadzimy. Przed chwilą było trzeba, przegrywaliśmy. Dlatego to tak teraz wyskoczy z przed okna. Oni zawsze jak mają przegrać, to wygrywają. A przed chwilą przegrywaliśmy, dlatego Gapek... I wyznacza Rocky. No. Może... Wojarze dla Janka. Young Boys Berno, Maccabi Tel Aviv, Osasuna Pampeluna, CD Echido. Kto tam grał w Osasunie Pampelunie? No fajnie, zawodnicy grali tam. Jan Urban tak nie grał, bo to na pewno tylko ten. Jacek Ziober grał. Trzeciak grał. Jacek Ziobro. Ziobro też grał. W Osasunie tam człowieku chyba z... Dużo grał, nie? O, jest. Ale tutaj ten trzeciak już tak troszeczkę tutaj piszczy w trawie, nie? Kosecki, Ziobel, Urban. No, Kosecki, Ziobel. Pirkun. Trzeciak trochę tak. Tomasz Pirkun. Trzeciak też tak. No. Tomasz Pirkun. Łysy anioł ma już 1105 zł. Tomasz Pirkun grał w Osasunie? Czy Tomasz Pirkun grał w Osasunie. A w Maccabi Tel Aviv grał? A ty możesz to wysłać, ten link, co ja ci kazałem. Prosiłem cię. Ale ja zapominam. No, bo ty masz mnie w dupie. Nie. Tak. Jacek Trzeciak. Źle.
Tomasz Pirkun. No nie gadę, że powiedziałeś, że Tomasz Pirkun. I był Tomasz Pirkun. Ale... Jaki Jacek Przeciek? Mirosław Przeciek. Wypadł mi z tego. Powiedziałem Jacek Przeciek? Nie! Co za umierany ty? Czy to nie był Przeciek, tylko Pirkun, tak? Nie, to był Przeciek, ale Mirosław Przeciek. Mirosław Przeciek, a taki też jak Pirkun to nie istniał. Nie, no powiedziałem Przeciek? Nie. Powiedziałem Przeciek? Ale Jacek powiedziałeś. Ale Jacek z głowy miał taką osobę, mówiłem. Nie, no straciłem punkt. Pan jest zawodników, no. No proszę was. Mówię, no nie, to jest nie. Ja nie wiem, ja już mogę opuścić to studio, naprawdę. Coś tam z głowy powiedziałem sobie, że ten Przeciek... Nie, no... A przecież Jacek Przeciek. Nie powinienem stracić punktu za to. Paweł. Dlaczego? Powiedziałem tak Trzeciak. Słuchaj, powiedziałem Trzeciak, no. Ty prawie uwierzyłeś, że to był Tomasz Pirkun. Jaki jest ulubiony aktor Janka? Mirosław Baka. A piłkarz Karol Baka, tak? No nie, ten Trzeciak to był oczywisty strzał, ja wiedziałem go. A powiedziałeś Jacek. Powiedziałem Trzeciak? No powiedziałeś, dobra, zaalisz mu. Powiedział Jacek Trzeciak. No, to jak Kowalowi dodałeś punkt za tego... Nie uznaję. Roki wyznaję. Szkoda gadać. Jacek Trzeciak. Co to stało? Tomasz Pirkun był bardziej prawdopodobny. Szkoda gadać. Najman, Rybusy i wokaliza. Najman, Rybusy i wokaliza, czyli wszystko dla wszystkich. Dobra, to może... Zobaczmy tabelę najpierw. A była przed chwilą. No jak wszystko dla wszystkich. A to można też. Cztery dobre odpowiedzi, cztery złe, mam 6 punktów. O Jezu. To masz pirku. Co to za zwierzę? Jakiś bawu. Strzelaj, Jacek bawu. Powinniśmy tego zajrzeć, tego Trzeciaka. Ja myślałem o Trzeciaku, tylko już tak imię samo idzie. Kto robił Rybusy? Ludzie. Ludzie, nie? Mhm. Powiem. Rebus zrobił, a jeden się nie chciał, żebym go czytał. Że coś tam rodo, coś tam. Ja. Pan Patol. Jakiś kolega jednak? Pan Patol? Tym gościem jestem obrażony. Czuję porażkę, bo obejrzałem jakieś 5 sezonów Doktora House'a, a nie pamiętam jak ma na imię. On w ogóle ma imię? Nie wiem. Tik-tok. Cicho, no weź, bo... Kowal. Mi z głowy leciało... Ja może powiem, że cały czas prowadzi pan Aniu. 1100, Marko Gaccio 1055. Z głowy wyleciała ta panna ze środka, no. Ta panna... A jest, poczekaj, już. Nie. A to jest błoto czerwone? Tak. Chyba najtrudniejszy rebus w historii tych quizów. Dobra, wszyscy razem. Ja podejrzewam, że końcówka będzie, nie wiem czy to jest to zwierzę, tak zwany jak, czyli wiak. Co to by było? Pawlowi. Nie wiem czy tak idę dobrym tropem. Też właśnie o tym myślę, Kowal. Bo jest W, jeżeli już coś ma pasować, to jakieś zwierzę to jak. Ale nie wiem czy tak jak wygląda. Ramon bez jak? Nie. No nie, no W jest, kuźwa. No tutaj nie będzie nic z Krysią, tylko pewnie będzie, że coś z jedzonkiem, nie? Je. Albo... Nie wiem, czy w tym kierunku, no bo to wiesz. No z tym doktorem też... Barcelona 1-1.
O, widzisz, przestałem przypatrzeć. Ale skup się, bo ty jesteś dobrze, idziesz. Artur Krysiak? Nie. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Każdemu zabieramy po punkcie. No to, ale wynik się zmieni. No dobra. Grzegorz Krychowiak. A to był na imię Greg, czy co? Gregory House. A. Krycha. No widzisz, Krystyna. Ten wiak, ten... Wy, jak? No Jezus, Grzegorz Krycha. Ale no naprawdę... Grzegorza jakiegoś prostszego mógłbyś wymyślić. Ty, bo... ale... To nie, to pan Pato. Ale nie mogę znaleźć. Pan Pato. No, ja się dobrze wam dał, To takie proste nazwisko. To nie mogę znaleźć nazwiska, na jak się kończące. Faktycznie, Krychowiak. Kowal był najbliżej. Kowal powinien dostać 10 punktów za to. Tak. Tylko, że to... I nie znalazłem takiego zawodnika. No bo patrzyłeś pewnie na długie J, nie? Na J. Nie. No to już brałem pod uwagę, że to jest zmyła, bo tak nie będzie, nie? No ale... Nie, no ja w ogóle. To w ogóle nie, nawet nie byłem na tropie. Szukałem nazwiska z Wiak, o Wiak, ale. I chcę tylko jakiś, powiedzieć. Szukałem jakiś Królewiak, jakiś taki wiesz. I nie wpadłem na to, że Krychowiak. Że przebiliśmy 5000. I teraz się pojawiła łapówka od Kowala. 5 zł. I na lidera. A jeszcze tam masz te grosze. Wysunął się nie kto inny jak Marco. Gaccio. Mam brutalny żart, mogę? Możesz. Dzięki, Adam. Ja się od tego odcinam. Ty jesteś naczelnym, ty możesz. To jest show, to jest entertainment, żartujmy sobie. Teraz się pogubiłem. Wyznaczmy, ktoś coś wyznaczy, no. No jaka to melodia? Jaka to melodia? Proszę bardzo. Każde pokolenie. Świat nie odejdzie w cień nasz niej. Dobrze. Tak. Plus jeden, zobaczmy, czy tutaj się może coś jeszcze wydarzyć. Też go mam 9. A ile byś chciał mieć? Aż tyle mnie odjęło? No dobra. Ale czy ja mam 5? Czemu ty masz 5? No miałem 4 dobre odpowiedzi, 4 złe. I jedną dobrą, trzeciaka. To może się tu coś zmienić, jak Kowal wygra Najmana. Dograj się tak. A co? A, bo Najman jest? No tak. Za 2 punkty. Kowal. Kowal! Ja nie wiem, czy ja... Tak, Kowal, ty będziesz zadowolony. Zobacz. Najman. Jak największa dla Polaków, która grała na Cyprze. Kowal musisz. 4. Kowal musisz. Co? Kurna. No dobra, 5. 6. 7. 8. Chyba nawet tych z ostatnich lat to nie kojarzę w ogóle żadnego tam, kto tam jeździł. Pół ligi chyba. Ja wiem, ale właśnie ja w ogóle nie obserwuję tych naszych tam. Oni tam niewiele znaczą. To znaczy tam, wiesz, jeżdżą i też niewiele znaczą ci co obcokrajowcy, którzy u nas grają. Ile by dałeś? 8. Dobra, jedź. Ile? Nie mam tych ostatnich, nie wiem, który to na Cypr pojechał, który pojechał do Turcji tam. 8? Mhm. Mało, Kowal. Ale dobra, 3, 4. No zostałem na 8. To ja 9. A. No to warto. Podbiję. Ja zostałem na 8 i nie mogę sobie 9. 9 po raz pierwszy? 9 po raz drugi? 9 po raz trzeci. Zabrałeś emocje. No, aha, no tak, bo ja liczyłem, że Rocky będzie dalej licytował.
Nie płacą mnie. Po co miałbym licytować? Kurde, no fakt, nie przemyślałem tego. Mogę dobra. Siebie cofać. No to powiedz sobie. Mogę się wycofać. Nie szykuję tego, Kuba, że ja bym się nie opłacał licytować. Już kiedy był quiz o starych Słowakach, to nie okazałeś się mistrzem strategii. Tak, to prawda. Teraz, jak gdyby, dzisiaj też roztrwoniłem dość dużą przewagę. Obroniłeś tytuł. No dobra, no to jadę chociaż, żeby coś ten... Już start? Tak. Mateusz Tałdul, Mateusz Szczepaniak, Adam Marciniak, Łukasz Sosin, Wojciech Kowalczyk. No właśnie. Polacy na Cyprze. Dużo ich było. Ten. Jak jeszcze nie wymienisz, to w ogóle będzie historia. Bo ja tylko to zrobiłem, to się zastanawiałem nad nimi, tylko żebyś ty powiedział i 10. Jezus, czarna dziura teraz. W czasach Kowala tam dużo było. Kowal, ty grałeś z tymi, mówiłeś. Kowal, fantastyczne to jest, robisz naprawdę. Dobra, nie ma sensu. Nie. Chodźmy. No ja też powiem ci taką od siebie. No ale ta APOEL w Lidze Mistrzów, nie? Że Włakow, Kosowski. Tak, no, Sosin, no ja jeszcze tak miałem, ale właśnie tak... Sławomir Majak, Majak, ten Michalski. A Czerwiec chyba, tak? Nie wiem, był Sibik był w Salaminie razem z tym, z Zającem, nie? A, no to jeszcze było. No to wiesz, no to ja akurat tutaj miałem jeszcze do Żywaka, ale tych, bo Marciniaka to już był za tym, nie ten. No jeszcze teraz ten bramkarz jest, Patryk Procek tak. Czy jakoś tak? No wiesz, Sosień, Sibik, Zając, Michalski, Majak. Powiem tak. A mi od razu tam powpadały te nazwiska, wiesz, no Sztylicz, kuźwa, te. Mam Maciej Żurawski. Ale zagiąłeś ruch. Nie? A, o w książce Brzęczka to też takie zagięte. Zagiąłeś róg. No proszę. Chamie. Zobaczmy, kto wygrał. Ja powiem tak. Dzięki, Kuba. Proszę. Kolejny bilet wstępu na quiz wygrał Roki. Już ma dwa bilety wstępu. Fantastycznie. Ja we dwóch się spotkacie. Chciałem podziękować na razie wszystkim donatującym. Zebraliśmy już ponad 5000 zł. Przypominamy, że akcja trwa do piątku 23.55. Czyli idźcie pić w piątek. Można wygrać taki oto kalendarz, przypominam, z Kowalem. Obecnie, żeby go dostać. Bardzo, bardzo ładnie zrobiony, naprawdę. Ty się nudziłeś i zasuwałeś. Postarałem się. No, żeby go obecnie dostać, trzeba zapłacić, już wam powiem, jak przyleci. Może powiem czołówkę. Łysanią 1155, Marko Garczy 1128, Grześ z workiem 700, Damian Prosty Chłop 500, Maciej Porada 250. To jest piąte miejsce, ostatnie miejsce, które daje kalendarz, więc obecnie ten kalendarz jest warty więcej niż 250 zł. To jest piękne. Kupiłem go za 60. Ale możemy się podpisać. Kowal był dzisiaj z nami. Blisko zwycięstwa, gdyby nie Kuba Białek. Nie, no. Gdybym pamiętał jeszcze z 5 nazwisk z tych ostatnich lat Polaków na Cyprze, to przypomniałbyś ty, Kowal. Nie, właśnie nie, bo ja za bardzo tam, oni tam jeździli po tych tam śmiesznych klubikach tam. Nie to, co ty. Nie, no, wiesz, tam jeszcze ci, co po ligach mistrzów grali, tak, Grzewak i wiesz, no to tak, no. Jan Mazurek. Dobranoc. Jakub Białek. Dobranoc. Jak będziecie donaty planować, to z lepszą taktyką niż ja dzisiaj. W ogóle, czy jest jakaś przewaga, której Kuba nie byłby w stanie roztrwonić? Zaczniemy, Kuba będzie miał 20 i zobaczymy. To jest zabawa, jakbym grał, wiesz, na punkty. I Mateusz Lokuszewski, ja, niepokonany, dziękuję. Jeszcze w 2021 roku. Ja chcę kalendarz za to. Dostaniesz kalendarz na nowy rok, czyli za rok. Tak, pewnie dasz mi ten kalendarz w październiku, który będzie. Ja myślę, że ktoś wylicytuje i ci po roku odda. Może tak być? Ten kalendarz jest taki. Czy to się tak zmieniają te daty? Ja też chcę taki. Co? Ja też chcę. To by tam. Świetnie, dzięki. Dobranoc. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie.
prześlij misji plaka. Jakie